Cześć moi drodzy, witamy w kolejnym odcinku Trybuny Ludu. Dzisiaj naszym gościem jest Jakob Szostak. Cześć Jakob. Siemano. Formułę znasz, tak, zaczynamy już, bo pytań jest również dość sporo. Także mam nadzieję, że w tym odcinku zaspokoimy Waszą ciekawość odnośnie osoby Jakopa. I od razu pierwsze pytanie. Śmiejesz się od razu z grubej rury, tak? Tak, bo wiesz co, jak zbierałem te pytania, niektóre już miały pewną ilość kciuków, więc te na początku popularne. Mogą być trochę te bardziej popularne. Dobre. I jest dobre. Czy w dniu, w którym uprawiasz miłość, jesz więcej białka, aby uzupełnić deficyt po wytrysku? Poważnie? Nie wierzę w to. Nie, ilość białka się nie zmienia. A może to wynika z faktu, że robię to codziennie, więc... Czy jeżeli przegrasz swoją pierwszą walkę w KSW z normalnym zawodnikiem w sposób spektakularny, chociażby tak jak z Tyberiuszem i Hudejem, i włodarze dadzą ci ultimatum, że następna walka w KSW to już tylko freak fight, to co wtedy zrobisz? Zawalczysz wtedy z takim Popkiem Strachem albo Erkojunem, o których mówisz, że są słabsi od ciebie i nie trenują jak normalni zawodnicy w przeciwieństwie do ciebie, czy zrezygnujesz z KSW i będziesz szukał walk poza organizacją? Dobra, to może po kolei, co nie? Po pierwsze, jakby nie... Ja nigdy nie mówię, czy ktoś jest ode mnie słabszy, czy mocniejszy. Czyli tak samo nie chcę ujmować ani Popkowi, ani tam całej reszcie chłopaków, bo też bądź trenują na macie i robią na swój sposób ciężko. Po prostu zawsze mówiłem, że chciałbym rywali, którzy będą gdzieś tam po prostu trochę większym wyzwaniem, bardziej w ten sposób. Jeżeli bym przegrał, to jest MMA, no zawsze jest możliwość przegrania, niestety, no czasami są walki, gdzie nawet, no akurat nie mówię, że w mojej walce tak będzie, ale nieraz widzimy, że nawet lepszy zawodnik może przegrać gorszy, więc jakby nie podchodzę w ogóle w ten sposób. Nie sądzę, żeby włodarze KSW dali mi takie ultimatum i to też nie jest takie łatwe, że ja sobie nagle będę mógł powiedzieć, odchodzę i idę walczyć gdzie indziej, to tak nie działa. Więc jeżeli nawet przegrałbym walkę, i tak będę miał drugą walkę w KSW, nie mogę powiedzieć, słuchajcie, zabieram swoje kredki, ja wychodzę. To tak nie działa. Są umowy. Umowy trzeba respektować i co? No i nawet jakbym przegrał, tak bym drugą walkę zrobił w KSW, ale wydaje mi się, nie sądzę, żebym robił walkę z którąś z tych wymienionych osób, bo nie sądzę, żeby oni chcieli się ze mną bić. Bo jakby to też nie wiem, czy po prostu dla nich taka walka miałaby sens na dzień dzisiejszy. Czy to prawda, że Daniel Omielańczuk wstawił się za tobą, gdy ktoś poważny z Warszawy chciał ci wpierdolić? Kurwa. Nie wiem. Kurwa. Czy będziesz brał udział w jakichś programach rozrywkowych dla celebrytów, tak jak twoja żona? Pewnie chodzi o agenta, tak? To, że kiedyś Sylwia brała udział w agencie. Generalnie miałem już propozycję. Ale ta propozycja była mniej więcej wtedy, kiedy było właśnie wiadomość o KSW, jednak wybrałem sport. Jakby... Ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o popularność, to program rozrywkowy nawet większą popularność by mi zrobił, bo to jednak nie jest chwila na antenie, tylko jakiś czas na antenie. No ale na razie czuję się o siłach, chcę być sportowcem, chcę się spełniać w tej roli, wiesz, czy to komuś się podoba, czy nie. Więc na razie odrzuciłem, ale... Może kiedyś, jak stwierdzę, że jestem, wiesz, do niczego i generalnie, że ludzie mają rację, że nie nadaje się do MMA, to wtedy może pójdę tańczyć. Co sądzisz o Erko Junie? Jak oceniasz jego walkę ze strachem? Chciałbyś z nim kiedyś zawalczyć? Bez obrazy, ale w swojej jednej walce pokazał, że jest bardziej odporny na ciosy niż ty w swoich 5 walkach. I drugie pytanie, kiedy walka z Erko Junem? No nie zgodzę się w tym, że pokazał, że jest bardziej odporny, ponieważ jak walbiłem się z Borowskim, wyłapałem tyle na łeb, że to się w żadne granice nie mieściło. Ja miałem tak spuchnięty baniak wtedy, więc jakby gdzie i kolano na łeb dostałem i tak dalej, więc nie zgodzę się z tym stwierdzeniem, że jest bardziej odporny. Szczególnie, że ciosy jakby no przyjąłem od niego, no i przyjąłem od oczywiście od dwóch rywali, z którymi przegrałem, tak, ale jakby no... To waga ciężka, tak? Czasami jeden cios może przeważyć wszystko, więc akurat z tym stwierdzeniem się nie zgodzę. Ale generalnie gratuluję chłopakowi, wiesz, fajny debiut, fajną walkę zrobił. Walka była widowiskowa, piękny knockout, więc mogę mu tylko i wyłącznie pogratulować. Szczególnie, że jakby jesteśmy w jednym teamie, czyli w Olimpie, tak? Więc jakby tutaj wiadomo, żadnej złej krwi nie może być, bo nawet teraz przy okazji sesji na KSW się widzieliśmy. Bardzo fajny, sympatyczny chłopak, więc tutaj jakby mój stosunek do niego jest pozytywny. Ale walki nie chciałbym robić z tego powodu, że no ja bym chciał docelowo zbijać do niższych kategorii wagowych. Już mam wagę na 93, tylko muszę się odwodnić. Teraz mam jakieś 98 kg, czyli mniej więcej do tego dążyłem.
Więc myślę, że jeszcze jedną następną walkę to zrobił 9-3, a kolejną chciałbym robić w 8-4, jeżeli oczywiście włodarze się zgodzą, bo takiego zapisku nie mam. 8-4. Czy koniec z kulturystyką wynika z tego, że hormon wzrostu źle ci wszedł i się nieproporcjonalnie powiększyłeś? Wypadły ci włosy i zwiększyła głowa. Jest pytanie, czy kiedy wyłysiałeś i czy to od sterydów, czy genetyka? Generalnie od hormonu wzrostu nikt nie łysieje, jeżeli już można było łysieć od nadmiaru testosteronu, ale wystarczy tam mieć świadomość tego, jak to brać i te włosy nie wypadają. Generalnie mnie wszyscy w rodzinie w wieku 22-3 lat już byli łysi, tak, w sensie od strony ojca, więc jakby no to jest zupełnie rzecz gdzieś tam normalna u nas i no, to było do przewidzenia, że to gdzieś tam wyłysieje. Jeżeli chodzi o proporcje, generalnie mnie cały czas namawiałem, żebym jednak przed tym, jak teraz tak deklarowałem się, że będę się znowu bił, mnie mocno namawiali do powrotu do kulturystyki, mówiąc, że dalej mam dobrą proporcję. Wiadomo, nie mam takiej proporcji, jak kiedy startowałem w kulturystyce klasycznej, ale do wagi ciężkiej myślę, że jakbym się uparł, to gdzieś tam można byłoby ewentualnie spróbować. Ale przede wszystkim jakby no po prostu gdzieś to przestało mnie jarać i no lubię się bić, po prostu lubię walki i sprawia mi to większą frajdę, większą przyjemność. To tylko o to chodzi tak naprawdę. No to do kulturystyki ja będę chciał, to zawsze będę mógł jeszcze wrócić, tak? Chociaż raczej nie wrócę, jeżeli nawet jak skończę swoją przygodę z MMA, to raczej nie wiem, raczej będę się rozwijał w kierunku dietetycznym, tak? Teraz zacznę robić znowu na specjalizację na studiach będę robił, to też będzie wymagało trochę czasu. Więc no jakby no tutaj z kulturystyką ten powód jest akurat mega głupi, to tylko pokazuje, że pytanie zadało dziecko, które nie ma pojęcia o towarze, a przeczytało parę for dyskusyjnych i uważa, że ma jakikolwiek pomysł. Generalnie, a kolejna rzecz, no niestety głowy jakiś tam strasznie wielki nie mam, no. I pytanie kolejne, dlaczego jesteś atencjuszem? Wiesz co, kiedyś pytałem żonę, co to znaczy atencjusz, bo ona mi to tłumaczyła, więc tak inaczej bym nie wiedział, co to znaczy. Czy ja jestem atencjuszem? Może to chamsko zabrzmi, ale to ludzie przychodzą do mnie, nie jadę do ludzi. Więc czy ja jestem atencjuszem? To ludzie się pchają, żeby... Może to chamsko brzmi i głupio brzmi, ale to ludzie do mnie dzwonią, że chcą wywiady. To ludzie chcą ze mną pogadać ewentualnie. Ja zawsze, to jest dla mnie mega miłe. To nie jest tak, że ja to mówię w kontekście, że to nie wiem, jaki słaby, bo to jest fajnie, tak? Mogłem poznać ciebie, mogłem poznać właśnie innych chłopaków i wiesz. I generalnie jestem z tego mega zadowolony i szczęśliwy. Ale to nie jest tak, że ja na siłę zwracam, próbuję zwrócić na siebie uwagę. No, jeżeli chodzi o social media, no nie wiem, no przecież ja nie zmuszam nikogo, tak? Można mnie zablokować i wtedy nie widać mnie na przykład, tak? Więc jakby jeżeli ktoś śledzi moją osobę, albo to, że nawet ktoś skomentował tutaj taki komentarz ci dał, no przecież ja go nie zmusiłem. On napisał to z czystej, nieprzymuszonej woli. Więc no, czy ja wiem, czy to określenie do mnie pasuje? Jestem dosyć kontrowersyjną osobą bardziej, bo chyba takie stwierdzenie użył. Ale jeżeli chodzi o uwagę, to ludzie zwracają na mnie uwagę, ja nie muszę ich do tego zmuszać. Witam. Dlaczego nie chce pan freak fightów? Z całym szacunkiem, ale gdyby nie popularność na tym etapie kariery, nie miałby pan szans na angaż w KSW. Czy nie lepiej byłoby zacząć w KSW jak Pudzian, zdobywać doświadczenie i skakać jak żabka w drabince o pas? Nie lepiej byłoby walczyć z zawodnikami na pana poziomie jak Popek? Pozdrawiam. W sumie nie głupi komentarz, tak? W sensie naprawdę nie głupi, bo coś w tym jest. Tylko, że jakby no, ja podchodzę do tego troszeczkę inaczej, tak, no, traktuję MMA bardzo poważnie, wiesz, bardzo, co nawet dzisiaj mówię przez noc, bo wczoraj od Fabińskiego, no, ostry wpierdol wyłapałem, staram się sparować z zawodnikami, którzy są dużo lepsi ode mnie, chcę się od nich uczyć i chciałbym też po prostu sprawdzić realnie w walce, jakie mam możliwości, jakie mam umiejętności, czego się nauczyłem i podejść do tego troszkę bardziej sportowo. Myślę, że za to też mnie właśnie chłopaki gdzieś tam w świecie MMA lubią, jeżeli chodzi o zawodników, może nie wszyscy oczywiście, że no ja traktuję to poważnie. No nie chcę robić freaków, no bo ja nie umniejszam freakom, tak? Każdy niech robi co chce, oczywiście mnie też można nazywać freakiem, ale właśnie sobie wystawiłem taki cel, żeby udowodnić, że taki freakiem nie jestem. Dlatego nie chcę robić tych walk, bo tylko i wyłącznie, no, zrobiłbym teraz
3-4 łatwe walki, no i to by nic nie wniosło. Po prostu to nic by nie dało, tak? No okej, okay, może bym dostał trochę więcej siana, może gdzieś ta większa popularność by była, ale nie o to mi chodzi, ja nie narzekam ani na jedno, ani na drugie. Więc jeżeli ma prawo wyboru, to chciałbym robić sportowe walki, dlaczego nie? To bardziej chodzi o moje ego, może się mylę, może dostanę w pierdol, ale jak nie dostanę w pierdolu, to się nie przekonam, czy miałem rację, czy nie. Wiesz co, takie mam świeże spostrzeżenie, że ty się ubrałeś jak niebieski narożnik, a jak czerwony narożnik. Tylko, że raczej to ja wyjdę jako czerwony narożnik z tej walki. Ale fakt. Co sądzisz o lidze KSW, czyli serii małych gal KSW? Jest taki plan. A nie wiem, o co chodzi. Martin planuje zrobić taką ligę KSW, czyli mniejsze eventy, gdzie zawodnicy mogliby się spokojnie tam ubijać i w tych drabinkach. Żeby później na dużych galach się spotykać? Tak. Zajebiste. Bardziej taka nawet seria telewizyjnych gal, wiesz, dla Polsatu. Moim zdaniem jest to mega pomysł, bo KSW ma coraz więcej zawodników. Ilość gal jest średnia, tak? Chociaż gale są na bardzo wysokim poziomie, ale jakby no ciężko byłoby organizatorom robić gale co miesiąc, żeby wszystko dopiąć. Więc jeżeli mogliby zejść z jakości, tak? Na przykład. Tak. I zrobić więcej gal, to dla zawodników byłoby większy zarobek, większe doświadczenie, bardzo możliwe, że większy angaż, ciekawsze walki, bo więcej. Więc jakby moim zdaniem zajebiście, mega. To jest coś, co na pewno przyciągnie, inaczej może nie przyciągnie, ale pozwoli wielu zawodnikom się rozwijać i zarabiać. Co sądzisz o Joannie Jędrzejczyk? Miałem okazję ją poznać. Strasznie ją lubię, chociaż nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś tam jej kolegą, bardziej znajomym po prostu, bo miałem okazję ją poznać gdzieś tam, tak urywkiem, przypadkiem. Nawet może znajome to zbyt duże słowo. W chuj skromna osoba, w chuj w porządku osoba. I ludzie muszą zrozumieć, że to, co jest w mediach, to jest tylko i wyłącznie na potrzeby marketingu. No po prostu jest laska do serca, przyłóż, dalej jest skromna. Ostatni raz ją widziałem, jak były targi Go Active Show w Taku. Mm-hmm. Kurde, nie pamiętam dokładnie, który to był miesiąc, nie powiem. Kwiecień? Kwiecień albo maj, no. Mega, w sensie sama zagadała, od razu pyta, co tam, jak tam, co tam słychać, wiesz, w sensie, no to jest strasznie fajna, skromna osoba i strasznie mi jest przykro, że Polacy zapomnieli, że ona była wielką mistrzynią. Ja wierzę, że ona tam jeszcze wróci. Ja oczywiście rozumiem, o co ludziom chodzi, tak? Ale to są Stany, tam tak jest, tam każdy tak się zachowuje, nie oszukujmy się. Kolejne pytanie jest, co sądzisz o Krzysztofie Jotko? Wiesz co, nie znam go osobiście, w sensie pytanie, co sądzę o nim jako o zawodniku. Czy to sądzę o nim prywatnie? No, zawodnik, moim zdaniem, bardzo dobry, chciałbym mieć jego umiejętności, a prywatnie nie znam go. Co sądzisz o Marcinie Tyburze? Była jakaś seria pytań, co sądzisz? Okej. Okay. Mega zawodnik, bardzo w porządku człowiek, bardzo skromny człowiek, bo miałem okazję go poznać, jak we 4 razem trenowaliśmy, w sensie w jednym klubie. Taki naprawdę normalny, swojski gość. Co sądzisz o polskim prospekcie wagi średniej, Michale Tarabańce? Michał Tarabańka nie jest wagą średnią, z tego co pamiętam, tylko Michał jest waga 7-7, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo Michał Tarabańka trenuje w samym klubie co ja. I mega gość, bardzo fajne umiejętności i teraz wygrał walkę, zresztą dopiero co, więc jak najbardziej, moim zdaniem, wszystko przed nim. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że zawodnicy MMA cię okłamują, że jest dobrze, tylko dlatego, że sama twoja obecność pośród nich jest dla nich darmową promocją? Czekaj. Co tam masz? Już widzę. Żeby było dobrze widać. Co sądzę o twojej opinii? Czy masz kompleks małego wzrostu? Przyznaj się. Nie, ja jestem zadowolony ze swojego wzrostu. Zresztą mój wzrost nigdy mi nie przeszkadzał w niczym, więc jakby nie... To jest na pewno ostatnia rzecz, nawet ewentualnie, jeżeli miałbym rozpinieć w kategorii kompleksów, na pewno to nie jest wzrost. Goku czy Vegeta? Vegeta. Są. Stójka czy parter? Parter, zdecydowanie. Klepiesz czy odpływasz? Nie wiem, kolega musiałby przyjść w środę na sparingi do WC, ale jaj mu zabrakło, więc się nie przekona. Team Conor czy Team Khabib? Conor, zdecydowanie. Brać czy dawać? Ale co? Ja wiem. No właśnie, zależy.
Zależy kiedy, zależy jaki przypadek i wtedy możemy to rozważać. Tak, nie ma tutaj uniwersalnej odpowiedzi. Dlaczego taki pantofel z ciebie? Czemu pantofel ze mnie? Mhm. Nie wiem, lubię to. To jest tak całkiem wygodna pozycja życiowa. Czy masz jakiegoś brata Eskimosa? Pozdrawiam. Nie, ale mam pigmeja. Bardziej podobny, co? Dlaczego nie doszło do sparingu z Popkiem? Sugerowałeś w jednym wywiadzie, że się ciebie przestraszył. Dobra, dajmy spokój z tytułu. W sensie jakby generalnie... Ja nic nie sugerowałem, miał być sparing, sparingu nie było. Powiedziałem tylko tyle, że sparingu nie było. Ja nie powiedziałem, że on się przestraszył, się nie wystraszył. Nie chce mi się gówno budzić z tego robić. Trzymajmy kciuki, żeby teraz wszystkim na gali poszło dobrze. I niech po prostu Erko i Popek pokażą, każdy z nich pokaże się z lepszej strony i tyle. Załóżmy taką sytuację. Popek ma walczyć z Erko Dziunem, a dzień dwa przed walką jeden z nich wypada z powodu kontuzji. Następnie federacja proponuje ci walkę w zastępstwie, żeby uratować galę. Przyjmujesz wyzwanie, czy zaparcie przed walką we Freak Fightcie jest mocniejsze? Zakładamy, że wszystkie okoliczności, czy jesteś zdrowy, przygotowany, pozwalają ci walczyć w tym terminie. Ale to właśnie pokazuje, że komentarze dają ludzie, którzy w ogóle nie mają pojęcia, co się dzieje w danej chwili na gali. Jak ja mogę mieć zastępstwo, jak ja mam walkę na tej gali? No to jest abstrakcja i w ogóle głupia myśl, niestety właśnie bardzo często takie komentarze. Wiesz co, chyba wtedy jeszcze nie była ogłoszona walka Popka z Erko, jak było to pytanie pisane, tak mi się wydaje. Więc mogła być to hipotetyczne zestawienie po prostu. No ale ja już widziałem swoje, nawet kiedy to pytanie było, już znałem swojego rywala. Więc jakby nie, to jest tak samo jakbym teraz z tobą siedział i gadał, ty co byś zrobił, jakbyś pierdolnął 200 milionów totka. Euro jackpota, sorry, tam są większe. To są, wiesz, to jest sfera fantazji, więc po co się zastanawiać? Generalnie moim zdaniem kwestia wygląda tak, że jak chłopaki będą teraz, który z nich będzie wygrał walkę czy drugą walkę, no to nie mogę nazywać osoby, która na przykład ma kilka walk i wygrywa te walki Freakiem. Moim zdaniem to byłoby nie w porządku i wtedy taką walkę musiałby stoczyć taką osobą. To jest tak samo, Popek ma ile? Popek ma chyba tyle samo walce, ja 5. No nad nim już nie więcej. 2-2 miał chyba do KSW. Nie, 2-1 miał. Tak? Tak, na bank. No tak, 2-1, dobrze. No to co, dwie przegrał, jedną wygrał. No to ma jedną więcej. No to ma nawet jedną więcej, więc nie wiem, czy w ogóle wypada, żebym nazywał go Freakiem. Moim zdaniem, jakby wygrał dwie walki, to czemu nie? So, poczekajmy na to, co ja w ogóle pokażę, tak? I wtedy będziemy mówić z pozycji, kto jest lepszy, kto gorszy. Kolejne pytanie. Czemu jesteś taki prymitywny? Ten sport to nie dla mnie, ustąpię miejsca innym, bardziej wartościowym zawodników, jestem niski, mam mały zasięg, kiedyś pisałem, no. Nie nadaje się do MMA, musiałbym ważyć 70 kg, to nierealne, hipokryta, kasa, róże psy, na Insta i mydlenie oczu, jebać. I następne pytanie jest, dlaczego kiedyś napisałeś, że nie masz zamiaru zajmować miejsca młodym na kartach, bo nigdy nie będziesz dobrym zawodnikiem przez swoje gabaryty, a teraz nagle ci to się odmieniło. Dobra, to może po kolei, jebać. Może się jebać, ale nie ze mną, nie jestem facetami zainteresowany. Generalnie, jeżeli chodzi o kasę, no kasę oddaję na dzieciaki, więc ja akurat z tej gali nie mam kasy, więc ja to robię dla kasy. Ani na żadnej walce MMA nie zarobiłem jeszcze. Przed tym, jak zrobić walkę na KSW, zrobiłem na naprawdę dla małej gali walkę. Widziałem. Tak, więc jakby to też nie jest tak, że... A mogłem od razu wejść na dużą galę, więc jakby nie... Uważam, że jak wiadomo, tego nikt nie doceni, każdy powie, że pierdolę i tak dalej, ale jednak ja mając moją, powiedzmy, możliwość, jaką miałem, mogłem od razu iść na dużą galę, tak? A stwierdziłem, że najpierw zrobię na małej gali. Na dany moment uważam, że tamte słowa były adekwatne, ale od tamtego momentu wiele się zmieniło. Zmienił się klub, zmienił się sztab trenerski. Uważam, że dużo się nauczyłem. Chłopaki mi udowodnili, że pomimo, że jestem niski, są płaszczyzny, które mogę bardzo dobrze wykorzystywać. I gdzieś oczywiście zmieniłem zdanie, tak po prostu, jakby no nie, na tamtą chwilę tak uważałem, tak, i tam ile, prawie 2 lata się nie biłem, tak, wtedy, więc jakby nie uważam, że był hipokrytą, bo tak naprawdę, jeżeli zwrócisz uwagę, każdy człowiek zmienia zdanie, więc byli ludzie, którzy stwierdzili, że pierdolę głupoty i powinienem wrócić, jeżeli chcę to robić, to powinienem to robić, więc zrobiłem walkę na małej gali, zobaczyłem, że jednak chcę to dalej robić, chociaż nie byłem zadowolony z tej walki, nie ukrywam. No i tyle. No i tak naprawdę tutaj nie ma kwestii bycia hipokrytą, jeżeli chodzi, że mogłem ustąpić miejsce młodym zawodnikom i tak dalej.
Zresztą nie chcę robić siebie, nie wiem, kogoś tam mega popularnego, bo daleko mi do takich osób. Na przykład jak do Mariusza. Mariusz jest bez porównania wyżej ode mnie. Ale uważam, że mam gamę swoich odbiorców, którzy też na pewno galę obejrzą i też gdzieś tam jest możliwość, że dzięki temu tych zawodników też więcej osób zobaczy. Zresztą widzisz, te komentarze są sprzeczne. Jedna osoba twierdzi, że zawodnicy chcą ze mną trzymać, bo to dla nich promocja, a tutaj za chwilę jest komentarz, który jakby wskazuje na to, że tak raczej nie jest. Więc jakby no, mi się wydaje, że no, tak jak w sumie powiedziałem. Czy myślisz, że KSW zakontraktowałby gościa po dwóch brutalnych porażkach i jednym wymęczonym zwycięstwie nad zawodnikiem z bardzo małymi umiejętnościami, gdyby ten nie był celebrytą i nie miał fejmu? Zrobiłem 5 walk, nie 3. To może zacząłbym od tego. Zakontraktowaliby mnie nawet, myślę, że jakbym nie zrobił wymęczonej wygranej. Czy tam w sumie jakoś wybitnie się nie zmęczyłem, tylko po prostu pierwszą rundę przespałem i to ewidentnie moja wina była. Ale ja zresztą, ja w każdym wywiadzie podkreślam, że to jest prawda, nie ma problemu z tym. Nikt mnie nie wziął do KSW, jeżeli nie miałbym dobrych social mediów. Jakby w ogóle się nie ma problemu, żeby to przyznać. Wiadomo, że dostaniesz jakiegoś słabego przeciwnika, więc jak się odniesiesz do tego, że twoja walka znacznie obniży poziom sportowy gali? Myślę, że to jest dobre pytanie, które możemy zadać dopiero po gali, kiedy będzie wiadomo, jaką dokładnie się, jak ta walka się potoczy. Na dzień dzisiejszy, no, ten rywal mój, no, miał bardzo łatwych rywali, oczywiście przyznaję. Ale wiesz, no, zobaczymy, tak naprawdę jest ciężko ocenić, tak naprawdę nie da się ocenić jego poziomu, bo to, że on się bił z łatwymi rywalami, nie wiadomo, na jakim poziomie on jest. I myślę, że jak będzie walka, zrobiły walkę, jakby się okazało, że walka była na słabym poziomie, to wtedy można wrócić tego pytania i z chęcią na nie odpowiem. Akop, jesteś naprawdę fajnym człowiekiem. Nie odbieraj moich pytań jako hejt, tylko jako konstruktywną krytykę. Jeżeli MMA to twoja pasja, to myślę, że powinieneś walczyć na małych galach i tam się rozwijać i po serii wygranych dopiero KSW, jak Szymon Kołecki, a nie ze dwa razy wpierdol na fenie i zwycięstwo na odpierdol ze słabym rywalem. Pozostaje mi tylko życzyć ci powodzenia. Poczekaj, początek tam był, że... Wiesz co, że... że powinieneś się być na małych galach i dopiero po serii wygranych przyjść do KSW. Ale jak mogę tak, to dlaczego mam tak nie zrobić? W sensie jakby, ja nie rozumiem, dlaczego mam nie korzystać, jakby, wiesz, wiele ludzi może sobie tak dawać tego komentarza i oczywiście nie traktuję tego jako hej, tak? Tylko, że no po prostu wiele ludzi nie jest w stanie zrozumieć mnie, bo większość ludzi nie ma takiej możliwości. Tak naprawdę ile osób w Polsce ma taką możliwość? No sam tak szczerze odpowiedz. Mało. No, mało, no. I tak naprawdę ręki policzysz. No dokładnie, załóżmy, że jestem w tej dziesiątce osób w Polsce, którzy miałyby taką możliwość, tak? Załóżmy. To kurde, jak jestem w dziesiątce w Polsce, no, które mogą to wykorzystać, to czemu mam to nie wykorzystać? Czy na przykład jakby ten, nie wiem, to chłopak pisał, czy dziewczyna, załóżmy, że chłopak, tak? Szedłby na ulicy, znalazłby milion dolarów. Nie wziąłby tego miliona dolarów? No przecież to jest, ktoś by to zgubił, to byłoby nieuczciwe, ale wziąłby ten milion dolarów. Większość by wzięło. Nie mówię, może bym wykorzystał je w zajebistym celu, tak? Ale chodzi mi o to, że większość by tak zrobiła. Więc jeżeli ja dostaję okazję i jest taka okazja, jest taka szansa, to trzeba z tego nie skorzystać. To, co ja zrobię z tym tam, powiedzmy, bo oczywiście KSW też płynie pozytywnie na mnie i tak dalej, ja też widzę różnego rodzaju profity, ale co ja z tymi profitami zrobię, to już moja sprawa. W sensie mogę wykorzystywać je w dobrej sferze, tak? Promując dobre rzeczy i tak starał się robić, a mogę wykorzystywać to w złych rzeczach, tak? No ale generalnie, jak mam w życiu okazję, to kurwa, dlaczego miałbym z niej nie skorzystać? Jakie są twoje odczucia i różnice w typowej walce na ulicy, w klubie i tak dalej od walki na zasadach MMA w klatce lub ringu? Jezu, ja się dawno nie biłem strasznie na ulicy. Ostatni raz się biłem 2 lata temu, jak pojechaliśmy na wakacje do Grecji z ruskimi. No, czy jaka różnica? No, taka, że na ulicy w ogóle nie się nie myśli, tak? Jeszcze dochodzi alkohol, to akurat wtedy była taka sytuacja. Na swoją, generalnie no, nie popieram tego, uważam, że to jest złe i tak lepiej nie robić, ale oni zaczęli do naszego kolegi i koleżanki, a jako, że byłem podpity, to długo po prostu nie czekałem, żeby obronić swoich, tak? No i tyle, tak to wyglądało, no. Ale co dodam, na koniec podeszliśmy do ochrony, daliśmy im trochę euro, przeprosiliśmy ich za bałagan i podziękowaliśmy, że się nie wtrącali. Czy utożsamiasz się z jakimiś piłkarskimi barwami klubowymi w Polsce i co myślisz na temat stylu życia piłkarskich chuliganów? Jakby nie znam stylu życia piłkarskich chuliganów. W sensie jakby to, że oni się, bo załóżmy, nie wiem, jeżeli mówimy o tym, że
mają jakieś ustawki tak zwane, ich sprawa. Bo jak im dopasuje, przecież to mogą robić, co im się podoba. A jeżeli chodzi o ogólny styl życia, to nikt z nas nie zna ich stylu życia, bo to równie dobrze ludzie, którzy pracują w korporacji, mogą to robić. Więc tak naprawdę nie, w ogóle nie mi oceniać. Ja nie ukrywam, ja nie jestem jakimś tam wielkim fanem piłki nożnej. Wolę oglądać UFC, tak jak dzisiaj. Bo dzisiaj Karolina Kowalkiewicz walczy, więc jakby nie jestem jakiś tam wielki fanem piłki nożnej. Oczywiście jak Polska gra, reprezentacja Polski, to wtedy zawsze z chęcią przekibicuję polskim kibicom, ale polskim piłkarzom, ale nie jestem jakiś tam wielki fanem piłki nożnej. No, podobnie jak ja. Jakie jest Twoje podejście do wiary Kościoła? Czy do jakiejś jest Ci najbliżej, jeżeli należałeś do jakiegoś Kościoła, a już nie należy, to czemu? Ja jest to jakby, czasami pójdę sobie nawet. Czasem odczuwam taką wewnętrzną potrzebę. Ale generalnie to mam takie swoje bardzo dziwne podejście. W sensie ja nie dzielę tego na religię, bo uważam, że większość religii moim zdaniem tam chyba chodziło o to samo, tak? Czyli wiarę w Boga i o robienie dobrych rzeczy. Wiele religii zostało wypaczonych po prostu przez ludzi, a to co widzę, że sami księża robią, to scyzoryk się otwiera w kieszeni, tak? Nawet sam widziałem wiele przypadków w życiu, gdzie podczas pogrzebu czyjegoś ksiądz od razu tutaj tylko się kończy pogrzeb, a on od razu zbiera pieniądze. Wiesz, to są takie rzeczy, taki brak taktu. Więc ja po prostu mam trochę swoje podejście. Ja jestem mocno wierzący, ale po prostu wierzę, że jest to istota, nazwijmy to, albo nie wiem jak nazwać, bo uważam, że my nie umiemy tego określić, która jest gdzieś nad nami. Może wiesz, jakby nie wiem, może to faktycznie wygląda tak, jak opisuje Kościół, a może to jest na zasadzie energii kosmicznej, nie wiem. W sensie nikt z nas nie jest w stanie tego ogarnąć swoim umysłem, ale po prostu wierzę, że coś nad nami jest, coś nad nami czuwa i na pewno wierzę, że to, co mamy tutaj, to nie jest koniec, że coś z nami się później musi stać. Ja mam takie dziwne podejście, ale czasami pójdę do kościoła, czy do cerkwi, tak, załóżmy, ale nie na zasadzie, że idę tam, nie wiem. Po prostu to jest takie miejsce, gdzie lubię się wyciszyć. Czy interesujesz się polityką i sytuacją w Polsce? Jeśli tak, to do której opcji Ci najbliżej? Lewacy, TVN Wyborcza, pseudoprawica, TVP Gazeta Polska, czy nic z tych pseudoelit i czekasz, aż powstanie silna alternatywa? Nie, ja się nie wypowiadam w kwestiach, których się nie znam. Naprawdę, powiem szczerze, może to źle, ale się nie znam na polityce. Czemu robisz show niby wielki z Ciebie zawodnik, najlepszy klub w Polsce, a i tak przegrasz? Po co całe te show na Insta i wywiady, jak się nie nadajesz do MMA? A, może tak po kolei zacznijmy. Przyjdź do WCA i mi to udowodni, że się nie nadaje. B, wrócimy do tematu po walce, no bo wtedy można będzie zweryfikować, tak? Czy wiesz. A kolejna rzecz, czy ja robię jakieś show? No. Opisuje swoje życie tak naprawdę, tak? I tyle, no. Wiesz, jakby, no ja właśnie, to jest coś, czego ja nie potrafię zrozumieć. No przecież, no, jak ktoś nie chce oglądać, nie musi. To jest tak samo, jak na przykład kinie jest chujowy film, dla niego nie idę. No, dokładnie. Aczkolwiek zdarzało mi się iść na chujowy film. I też, nawet wyjść. Jak godzisz bycie trenerem fitness i jednocześnie trenując MMA? Czy nie denerwuje Cię to, że na siłowni to jesteś tym, który dowodzi, a na macie musisz wykonywać polecenia. Wiesz co, jakby na dzień dzisiejszy moja praca wygląda tak, że głównie przeprowadzam konsultacje z ludźmi, tak? Czyli że albo to są konsultacje drogą online, albo ewentualnie ludzie po prostu przyjeżdżają do mnie na konsultacje i konsultujemy ich cele, dietę, treningi, omawiamy tam efekty i tak dalej. Tylko że wiesz, ja jakby, więc mi to jakoś tam nie przeszkadza, bo rano mam trening, później mam pracę, wieczorem wracam na trening i wracam do domu, więc mi to jakoś tam bardzo mocno nie przeszkadza, już tylko po prostu nie mam wolnego czasu w tygodniu. Ale tak weekendy staram się to po prostu, właśnie teraz skończymy nagranie, pojadę z żoną, coś zjem, pójdziemy do kina, wiesz, jakby tak weekendy staram się ten, ale jeżeli chodzi o, czy mi to nie przeszkadza, że tam rządzę, tu nie, wiesz co, jako trener, ja na przykład przygotowuję dużo dziewczyn bikini fitness, jestem w chuj przejebany. Przypierdalam się, czepiam się, bo chcę, żeby te dziewczyny robiły wszystko dobrze. Ale ja jestem osobą, która uważa, że trener jest jak trochę jak ojciec. W sensie jak trener mi mówi, robimy to, ja zamykam mordę i to robię. Ja nie dyskutuję z trenerem. Jeżeli na przykład, nie wiem, no Daniel mówi mi, ty nie rób tego na walce tylko, a ja mówię, ty, ale może spróbuję. On mówi, nie robisz tego. Ja mówię, dobra. Nie ma dyskusji. Są rzeczy, które bym na przykład chciał zrobić na walce, ale na przykład Daniel mówi, że w pierwszej rundzie mam tego nie robić. Bo ja mam taki dosyć
ci, co ze mną sparują, wiedzą, że ja taki dosyć specyficzny jestem, tak? I często robię rzeczy, których nie powinienem robić, których raczej nikt po mnie się nie spodziewa. I po prostu Daniel się boi właśnie, żeby się nie zapomniał, nie pierdolną głupotę, jak Daniel mówi, że po prostu później nisko nie było tak, że przypadkowy cios ja się złożyłem. Więc po prostu ja tutaj trenerów bardzo mocno słucham, bo oni mają doświadczenie, wiedzą, co robią i wiem, że chcą dla mnie dobrze. Jak przekonać lekarza do przepisania legalnej kuracji testosteronem? Nie ma szans. Bez sensu. Dlaczego dżem malinowy jest lepszy od brzoskwiniowego? Malina jest słodka. Cześć, nie wiem, czy dżem, chyba to, nie wiem, po prostu maliny są pyszne. Pozdrawiam. Ta osoba ewidentnie widać, że mnie obserwuje, bo wie, że kocham dżemy. Nie rób z siebie nie wiadomo kogo, jakiegoś pseudo gangstera w tatuażach, bo i tak nie umiesz walczyć. Tu nie ma pytania. Tu nie ma pytania. Ej, ale tak swoją drogą. Tak, jesteś w chuj płytkim człowiekiem. W chuj. Tak oporowo. Ponieważ ja rozumiem, że możesz obrazić mnie, ale dlaczego zakładamy... Zobacz. Pseudo gangster z tatuażem. To się ale chodzi... nie jestem cały wytatuowany. No też nie jestem cały. Nogi są całe. Brzuch jest pusty. Tak, jakby na plecach mam... Chodzi mi po prostu o to, że to jest takie niefajne, że dzisiaj próbujemy szufladkować ludzi. Możesz napisać, że ja robię siebie pseudogangstera, w sensie tylko, że nie robię, bo chyba nie korzaczę za bardzo. Ale generalnie jesteś w chuj pusty. Dlaczego... Nie, czy dalej bierzesz sterydy? Wiesz co, z tego co się orientuję, mają być komisje dopingowe na KSW i nie mogę się doczekać. Myślisz, że masz szybsze, mocniejsze uderzenia, kopnięcia od Pudziana? Wiesz co, jakby ja nie będę rozważał tego w kategorii, kto jest lepszy, ja czy Mariusz, bo Mariusz mi w moich poprzednich przygotowaniach bardzo pomógł, jeżeli chodzi o sparingi. Mieliśmy okazję razem trenować i na pewno jeszcze będziemy mieć okazję razem trenować, więc ja nie będę mówił, który z nas jest lepszy czy gorszy. Bardzo go szanuję i jakby uważam, że to nie na miejscu by było z mojej strony. Jak się dorobiłeś kasy? Jeszcze się nie dorobiłem takiej kasy, jakiej bym chciał, ale generalnie dorobię cały czas to samo, tak? I po prostu, wiesz, pracuję, staram się nie wydawać wszystkiego, ewentualnie po prostu pieniądze inwestuję w jakieś tam rzeczy, tak? Może nie tylko branżowe, ale też pozabranżowe i tyle. Co myślisz o przyjmowaniu imigrantów? Ale ta osoba wie, że ja jestem częściowo, bo można było mi nawet imigrantem. Pewnie, tak. Generalnie no ja nie jestem Polakiem, tak? Jestem na połowę Rosjaninem, na połowę Armianinem, ale się bardzo cieszę, że w Polsce jest jak jest, że w Polsce jest taka, może słowo niechęć to złe, ale taka ostrożność do imigrantów, bo dzięki temu w Polsce jest mega bezpiecznie. I tak jak jeżdżę na przykład do innych krajów, typu nawet, nie wiem, byliśmy ostatnio w Rzymie z żoną, to mi się właśnie nie podobało, że tam jest tyle imigrantów, bo to zabija tą atmosferę, tą kulturę. Tak. Więc jakby ja uważam, że dobrze, że tak jak jest i nawet nie ukrywam, że gdy przyjechałem do Polski, tak trochę ciężko było na początku, ale dzisiaj z perspektywy lat jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony, że mieszkam w kraju, gdzie właśnie jest ostrożność i nacisk na polską kulturę. I uważam, że jak ktoś przyjeżdża do Polski, musi zrobić tak jak ja, musi zaakceptować polską kulturę. Ja zaakceptowałem i dlatego żyję na takich warunkach, tak jak każdy tutaj. Ile dostaniesz za pierwszą walkę? No ja zero. Fundacja Cancer Fighter dostanie wszystko. Jaki masz cel w MMA? Interesują się tylko walki w KSW, czy może też będziesz startował w innych federacjach? Czy wiesz, no jakby no... Dla mnie nie ma nic wyżej. Nie oszukujmy się. Dla mnie nic wyżej nie ma. Dla mnie KSW to jest największy szczyt moich marzeń, ambicji. Więc jakby ja na pewno po prostu będę chciał się utrzymać w KSW jak najdłużej. Czy jest opcja jeszcze walk w kategorii ciężkiej, czy to Cię nie interesuje? Nie interesuje mnie to, ponieważ ja już teraz ważę 98 kilo. Jestem trochę za lekki, tak? Tam chłopaki ważą po 115 kilo, to jednak jest bardzo duża różnica. A docelowo chciałbym zejść nawet do niższej kategorii, ja jestem bardzo lekki, lekki. Bardzo niski, tak? I to jest naprawdę problem. Jakie masz relacje z Chmielewskim? Czy decyzja o zmianie trenera była spowodowana jego przeszłością? A to jest tak, że ja muszę na wszystkie pytania odpowiadać, czy nie? No, możesz nie odpowiadać. No, to tak było w sensie to pytanie nie odpowiadać. Czekaj. Kiedyś mówiłeś, że chciałbyś zawalczyć z kimś, z kim masz tam jakąś spinę. Możesz zdradzić, o kogo chodzi, czy jest to zawodnik KSW? Już nie chcę z tą osobą walczyć, bo nie widzę sensu.
powiem, że tak, jakby, no nie widzę sensu walczyć z tą osobą. Faktycznie taka osoba była. Nie będę mówił, czy ona jest w KSW, czy nie, ale jakby na dzień dzisiejszy uważam, że ta walka byłaby zupełnie bez sensu, nic by nie wniosła do mojego życia. Co najwyżej, może kiedyś spotkamy się na macie, to sobie wytłumaczymy wszystko. Jakie suple polecisz, które naprawdę działają i pomogą naturalowi w osiągnięciu wymarzonej sylwetki? Czy takich nie ma? Witaminy i minerały na pewno działają, ponieważ biorą udział we wszystkich reakcjach enzymatycznych i w ogóle we wszystkich procesach, które dochodzą w naszym organizmie. Więc witaminy, minerały, wiadomo, poszczególne, różne, tak, tu można byłoby teraz siedzieć i godzinami wymieniać, które, ale witaminy, minerały zawsze gdzieś tam warto stosować, szczególnie w okresie zmożonych treningów. A jeżeli chodzi o to, co zazwyczaj ludzie chcą, lepszych osiągów, lepszych efektów, kreatyna jest jednym z najlepiej przebadanych suplementów, który naprawdę realnie działa, realnie podnosi poziom energetyczny, realnie wpływa na działanie antykataboliczne, realnie wpływa na poprawę naszej nawet pracy układu nerwowego, pamięci i tak dalej, więc kreatyna jest to suplement, który realnie pomoże osobie, która jest naturalna. Jakie masz relacje z Big Mike'em? Nie mam. Jest to, nie znał go osobiście, tak? Jest to kulturysta. I tyle. Kolejne pytanie, numer 50. Już? No, twoje rekordy na płaskiej, martwym siadzie. I drugie pytanie podobne jest o twoje rekordy siłowe. Na płasko około 230-240 byłby największy wynik. Ale chciałem podkreślić, że w wieku 18 lat już tam wyciskałem po 190 kg, więc jakby zawsze miałem predyspozycję, byłem bardzo silny. Przy siadzie, o dziwo, siada prawie tyle samo, około 240-250, teraz już na pewno mniej, tyle było, a w ciągach nigdy nie robiłem maksa. Ale mówię, no teraz na pewno ta siła jest znacznie słabsza oczywiście, w sensie, no bo nie trenuję tak już. Jest bardzo długie pytanie. Jesteś w porządku, tylko nie rozumiem, dlaczego w każdym wywiadzie masz taką przesadną pokorę i bojaźliwość przed świadkiem MMA. Na przykład tłumaczenie się w każdym wywiadzie, że nie chcesz być freakiem, z przeszłości fitness, albo oddam pierwszą wypłatę, to pokażę, że jestem w porządku, to mnie nie zhejtują. Wywiady z tobą przypominają te z Pudzianem, którego bardzo szanuję, ale nie powie nic nowego, tylko w kółko, że ugutuje kamień, tanio skóry nie sprzeda i nie jest mistrzem świata w danej dziedzinie. Ile tak można? Pozdrawiam. Wiesz co? Może tak. No nie wiem, może to nadużyję określenia, że poznałeś mnie, co nie? Ale gdzieś tam po prostu miałeś okazję gadać no, pod kamerami. No ja raczej nie kozaczę po prostu. No taki typ ze mnie, no nie lubię kozaczyć, tak? Jakby ewentualnie po prostu lubię z kimś tam personalnie twarzą w twarz wyjaśnić, więc nie będę kozaczył w wywiadzie tylko po to, żeby ktoś stwierdził, że ja na siłę próbuję być, nie wiem, skromny czy coś tam. Nie uważam się za człowieka skromnego, bo ja znam swoje atuty. Wiem, co jest moją mocną stroną, ogólnie w życiu, tak? I w tych rzeczach zawsze, jak ktoś mi próbuje umniejszyć, to mówię, pierdol się, tak? Że wiem swoje i kropkę, tak? Więc jakby tutaj nie... To nie jest kwestia, że jestem skromny, tylko bardziej ja jestem świadomy swojego miejsca w szeregu. To jest raczej, to jest dobre określenie. Wiem, gdzie jest moje szeregowe MMA, więc to co ja mam kozaczyć? Jak później, no tak jak wczoraj, tak? Był w sparing z Bartkiem Fawińskim, no i Bartek jest w chuj lepszy, no to co ja mam kozaczyć? Bartek mi po prostu w prosty sposób uświadamia, gdzie jest hierarchia zawodnika UFC i jest moja hierarchia i tyle. Więc jakby no, jakie to kozaczenie? To nie jest kwestia kozaczenia. Kozaczyłbym właśnie, jakbym srał się do ludzi w internecie, a na żywo nic bym nie robił. A jeżeli właśnie mam możliwość sprawdzić się na żywo z ludźmi, którzy są świetni, no to powiedzmy, że w tym aspekcie, w tym kontekście jestem spełniony. Jeżeli chodzi o oddawanie kasy po to, żeby mnie hejtowali, i tak mnie hejtują. Więc jaka różnica? Czy ja bym te pieniądze oddał, czy bym nie oddał, uwierz mi, że ilość hejtu byłaby identyczna. Więc tak naprawdę to, że ja oddaję kasę, to jest tylko i wyłącznie moja faneberia, moja ochota i tyle. I mam taki kaprys. I nie wytłumaczę tego inaczej, bo nie ma innego tłumaczenia. Bo i tak mnie hejtują ludzie i szczerze mówiąc sram na to. Naprawdę mam głęboko w dupie to, czy ktoś mnie hejtuje, czy nie, bo nawet jak mnie ludzie hejtują, nawet jak ludzie będą mówili źle, negatywnie i tak dalej, i tak obejrzą tę walkę, i tak włodarze będą zadowoleni, więc jaka to różnica z punktu widzenia marketingowego? Na hejtera się najlepiej zarabia nawet. No. A z punktu widzenia mojej prywatnej osoby, dla mnie się liczy zdanie tylko bliskich osób, a innych mam w dupie. Co sądzisz o Święcińskim jako zawodniku MMA? Bo wiadomo, że prywatnie ze sobą nie przepadacie i pytanie podobne, czy myślisz, że strachu miałby szansę w walce z tobą? Nie chcę mi się do tego opowiadać. To jaka jest twoja walka marzeń? W kategorii 77. Naprawdę, to jest takie, wiesz, takie moje abstrakcyjne marzenie, żeby kiedyś
spróbować, wiesz, ale to raczej, wiesz, no, takie marzenie. Generalnie chciałbym zrobić po prostu dobrą sportową walkę, przewalczyć 3 rundy, wygrać decyzją, ale dać tak spektakularną walkę, żeby, wiesz, żeby co chwila było, wiesz, akcja w jedną, w drugą stronę, żeby po prostu, żeby kibice to docenili. To jest moja walka marzeń. Kogo typujesz, Matera czy Janikowski? Chuj, ciężkie pytanie to dla mnie jest. Strasznie lubię Damiana, jest strasznie mega w porządku, fajnym chłopakiem. A zawsze kibicowałem bardzo mocno Materli, więc jakby z takich, wiesz, bardziej, o wiadomo, raz tego, że no, znam dobrze Damiana, wolałbym, żeby Damian tu wygrał, jeżeli miałbym wybierać, ale z drugiej strony zawsze byłem wielkim fanem Materli, więc cieszę się, że moja walka będzie przed. Muszę swoją walkę zrobić bardzo taktycznie, mądrze, szybko i łatwo ją wygrać, żeby się nie porozbijać, bo chcę tę walkę zobaczyć. I to będzie walka moim zdaniem roku. Co myślisz o zachowaniu Joanny Jędrzejczyk wobec jej przeciwniczek? Ja nie wierzę w to, że gdyby nie brak szacunku, to nie byłaby czempionką, bo tak to wytłumaczyła. Na co przykładem może być jej zachowanie wobec Carly Esparzy na ważeniu przed jej zdobyciem tytułu, gdzie nie było żadnej agresji. Czy uważasz, że poprzewracało jej się we łbie od dużego hajsu? To pytanie w sumie odpowiedziałem wcześniej już, tak? To jest marketing. Czysty marketing i tutaj nie ma, wiesz, nie ma... Ja poznałem tą osobę prywatnie i naprawdę zajebistą, skromną, fajną dziewczyną. Ona na początku, jak weszła w UFC, ona nie wiedziała jeszcze co, jak tam się z czym je. Ale zobacz, no, tak naprawdę ci mistrzowie, o których jest głośniej, wszyscy tak się zachowują. A co, kolor jest lepszy? Konor to się odkleił w ogóle. A jak teraz Brock będzie się bił na przykład z Cormierem? No... To też taka szopka, ale wiesz, gdzie jest, ja uwielbiam Cormiera, tak? Ale chodzi mi o to, no, ludzie... Dobra, dlaczego w Stanach popularny jest wrestling? Bo to jest przedstawienie, co nie? Właśnie, to jest show. I do tego też dąży UFC. Sportowa walka, to jest sport połączony z show. I tak powinno być. A to, że nie wszyscy to rozumieją i to, że są skrajne emocje, to dobrze, o to przecież chodziło. Muszą być skrajne emocje. Ale się założę, że jak Kaśka zacznie wygrywać, wszyscy znowu będą je próbować w dupę wejść. Jakich masz ulubionych zawodników, a kogo nie trawisz? Mam na myśli nie tylko KSW, ale z innych, tak zwanych podwórek MMA. Ale chodzi o prywatnie czy o styl walki? Nie wiem, Jakub. Ja jestem tylko głosem ludu, czytam co zadają. Nie wiem, uwielbiam wszystkich zawodników z WCA. To zajebiście, tak? A nie ma tak, że kogoś nie trawię, tak? No jest jedna osoba, ale to on nie jest z MMA, z innych sportów uderzanych. Ale już jakby ja nie będę w tą gierkę wchodził. No, później w tą gierkę wejdziemy. Czy jesteś z pochodzenia Ormianinem? I drugie pytanie, ciekawi mnie, czy urodziłeś się w Polsce oraz czy twoi dziadkowie i rodzice pochodzą z tego samego kraju? Jak możesz to wymienić, z jakiego, jakich? Na połowę Ormianina, na połowę Rosjaninem jestem. Nie urodziłem się w Polsce. Mieszkam w Polsce od 9 roku życia, a teraz mam 30. Pozdro, byczku. Co cię skłoniło do trenowania sztuk walki? Czy przyjedziesz do mnie na podwórko na lekki sparing? Zawsze coś ci się przyda do treningów. Słuchaj, piona, byku. Słuchaj, no, mogę cię zaprosić z przyjemnością do sparingi do WCA. Jak masz ochotę, to wiesz, zrobi ze mną, zrobi z kimś innym, więc zapraszam. Każda środa, godzina 11. Co mnie skłoniło? Przypadek. W sensie przypadek inaczej. No, walki trenowałem wcześniej do dzieciaka, później kulturystykę. I po prostu później był taki moment, że już miałem powoli dość kulturystyki i chciałem się poruszać. Zacząłem sobie tak delikatnie się ruszać, trenować. Kiedyś pamiętam, byłem takim treningu Jurasa, takim do gazety robiliśmy typu kulturysta treningu MMA. I tak mi się spodobało, że gdzieś tam stwierdziłem, że ja potrenuję sobie. Przypadek. Który z twoich sparych partnerów sprawia ci największe problemy? Co, no aktualnie właśnie z Bartkiem Fabickim dużo robię. Czy dużo, no dwa ostatnie sparingi z nim robiłem, tak? I tutaj, jeżeli chodzi o całe MMA, to on jest niesamowity. W sensie, nawet jeżeli mi się już gdzieś tam dałoby mi się go wywrócić, człowiek magnes, on od razu do góry idzie. On jest niesamowity. Jakby naprawdę to jest to bardzo mocny zawodnik, bardzo niedoceniony zawodnik, ale wierzę w to, że przy najbliższej okazji, jak będzie się bił, mam nadzieję, że to będzie szybko, pokaże się w zajebistej stronie. Oczywiście nie jest to jedyny sparring partner, z którym miałem problem, ale po prostu powiedzmy no to tak na świeżo z wczoraj, tak? No, do dzisiaj mam zatkadę jeszcze. W jakiej płaszczyźnie czujesz się najlepiej? Myślę, że partner, zdecydowanie. Jaką suplementację stosujesz?
Wiesz co, tego mnóstwo jest. Naprawdę, tego jest bardzo dużo. I... Czy stosujesz wlewy dożylne i jaką regenerację? Jeżeli chodzi o wlewy dożylne, raz w tygodniu staram się zrobić. No bo na dzień dzisiejszy to jeszcze nie jest zabronione w KSW, więc jeszcze mogę z tego korzystać. Oczywiście jak przyjdzie moment, że nie będzie można, to nie będę. Jeżeli chodzi o najlepsze regeneracje, to po prostu, wiesz, mam w dupie, czy ktoś to wierzy, czy nie, ale naprawdę ja jestem taki, że lubię spędzać czas z żoną i sram na to, czy to komuś tam się podoba, czy nie, bo ludzie lubią się tam, no nawet dzisiaj się tam ktoś podnosili się do tego już, tak, więc najlepszy czas po prostu spędzenie fajnie czasu, pójść czy zjeść, nawet niekoniecznie niezdrowego, chociaż wiadomo, wolę mu ciasta się naśpierdalać, ale dzisiaj kiegoś taka zjem, pójdziemy do kina i będzie fajnie, to jest najlepsza opcja regeneracji dla mnie. Na jakich cyklach byłeś w życiu? Ale to mam wszystkie wymienić? Nie wiem. Na zajebistych. O tak skomentuję to. Słuchaj, 3 pytania, 4 pytania, 5 pytań. 5 pytań podobnych. Czy chciałbyś rewanż z Tyberiuszem? Czy się odbędzie? Wiesz co, już ci powiem tak szczerze. Do Tyberiusza mam szacunek. Tego dnia ewidentnie był dużo lepszy. I o tyle, o ile na przykład drugą walkę uważam, że przegrałem sam sobą, po prostu ja psychicznie nie byłem przygotowany i w ogóle wiele rzeczy było zjebanych i nie powinienem był tej drugiej walki, w sensie nie drugiej przegranej walki, tak, robić. Tyberiusz wygrał uczciwie, był tego dnia lepszy, ja zrobiłem błąd, postawiliśmy po prostu na jedną płaszczyznę, ale jakby do tej płaszczyzny trzeba było jeszcze dojść i po prostu coś tam było zaniedbane po drodze. I w 100% szacunku dla niego za tydzień, za tą walkę. Czy chciałbym z nim sparing, rewanż, gdzieś to siedzi we mnie, tylko no jest konflikt wagi. Jakby ja to gdzieś niedawno jeszcze powiedziałem, że chciałbym z nim rewanż, no bo wiesz, siedzi to we mnie. Jakby ta druga przegrana nie boli, ale ta przegrana gdzieś mi tam boli, bo naprawdę uważam, że byłem przygotowany tego dnia dosyć dobrze. Tyberiusz też oczywiście. Ale wiesz, wkurwia mnie fakt, jakby, że po prostu nic tego dnia nie pokazałem. To mnie wkurwia. Wkurwia mnie to, że na przykład, nie, jak była walka z Borowskim, pomimo chujowej techniki i tak dalej, pokazałem serce do walki, a tu nie pokazałem nic, tylko to mnie wkurwia. Mnie tylko to boli, więc jakby... Ale mówię, no jest konflikt wagi, ja teraz ważę 98, on waży 118. To jest 20 kg różnicy, jeszcze ma 20 cm więcej. Ja nie wiem po prostu, czy taki rewanż ma sens. Ulubiona potrawa? A mogę kilka wymienić? M&M'sy, Oreo i wszelkiego rodzaju lody, tylko nie sorbety. Co uważasz o Fame MMA, które odbyło się w Koszalinie? Daję słowo, że nie oglądam tego. W sensie obejrzałem tę walkę dwóch osób, tak później, po czasie już. Kogo? Dawid Ambro, on się nazywał? Tak, dobrze mówię? Jeżeli przekręciłem, przepraszam. Był taki, no. Ale jak mówię, przekręciłem, przepraszam. Tam dwóch Dawidów się biło, tak? Ozdoba z tym, tak? Chyba tak, chyba to obejrzałem. Z ciekawości czystej. Nie, tylko jedną obejrzałem, tylko to. No i wiesz, no fajnie, chłopaki wyszli, bili się. Słuchaj, jeżeli ja podchodzę do tego tak, dlaczego ta gala się odbyła? Bo kurwa, ktoś chciał to oglądać. To jak ktoś to chciał oglądać, to dlaczego ona miała się... Myślałem, generalnie ja nie rozumiem, o co wszyscy ludzie się srają. Generalnie dzisiaj po prostu jest tak, że kiedyś to, co oglądałeś, to zależało od tego, był Polsat, TVN, TVP i siedziałeś z pilotem i sobie przewijałeś. Potem była kablówka, było zajebiście, było więcej kanałów. A dzisiaj mamy internet i każdy ogląda to chce. Jest w chuj ludzi, którzy to oglądało, więc w chuj ludzi to chce oglądać, więc to się odbyło i tyle, tak? No i z tego, co słyszałem, bo gdzieś tam czytałem, że ma być druga jeszcze edycja. Ma być, tak. No to, ale ktoś to chce oglądać, skoro ma być druga. Ja słyszałem, że tam było tyle wejść, że im serwer padł. No, bonus BGC, występuje na drugiej edycji. Tak? No, ale widzisz, no... Ktoś chce to oglądać. Więc jeżeli ktoś to chce oglądać, no to okej, ja tego nie będę oglądał. Nie dlatego, bo nie wiem, bo gardzę nimi albo coś, po prostu nie interesuje mnie to. Wolę obejrzeć jakieś fajne anime, tak? Jak będę miał wolny czas. I tyle. Pomagasz ludziom. Czy jakby zgłosił się do ciebie ktoś, kto nie ma pieniędzy, a chciałby na przykład schudnąć, ITP, czy byś mu pomógł za darmo? Wiesz co, moim zdaniem wchodzimy tu już trochę w złą sferę, tak? W sensie, no też tak jest, na przykład to mnie dosyć przeszkadza. My co jakiś czas staramy się coś udostępnić, robić zbiórkę, zrobić akcję. Teraz przed walką po prostu nic takiego nie robimy, ale po walce mamy też oplanowane jakieś tam akcje w szpitalach i tak dalej. Takich próśb jest tysiące. I na większości nawet no, nie jesteś w stanie odpisać. Tego jest mnóstwo. Każdego dnia dostajesz po prostu tego mnóstwo. I nie pomagam wszystkim, niestety. Bo nie da się wszystkim pomóc. Jeżeli miałbym udostępnić wszystko, to moja tablica byłaby tablicą ogłoszeń. No to nie o to chodzi niestety.
A jeżeli chodzi o wykonywanie swojej pracy, wiesz, no, jakby ja uważam, że to trochę w tym kierunku idzie, bo ja mogę pomóc na przykład, nie wiem, dzieciakom, którzy są chore na raka. Tak? To jakby, wiesz, to jest... Nie wiem, czy jest to określenie fajne, to jest dobre słowo, ale czuję się dobrze wtedy, tak? Bo wiem, że pomagam ludziom, którzy nie mogą sami do końca o siebie zadbać. Chociaż może moja pomoc nawet nie będzie dla nich wymierna, bo ja nie jestem w stanie ich uleczyć. Ale jak ktoś chce po prostu schudnąć, to wiesz, to po prostu cię zacznie mniej jeść i więcej się ruszać. Jakby, wiesz, to nie, jakby... To nie jest tego typu osoba, moim zdaniem, która... Wiadomo, są ludzie, którzy są chorzy, mają nadwagę, to jest inna sprawa, ale generalnie w większości przypadkach, wiesz, no, ja też żeby pójść na konsultację do trenera, albo dzisiaj trenować z trenerami, czy jak byłem młody i schowałem się do kulturystyki, trzeba było iść zarobić. Jak ktoś jest zdrowy, niech idzie zarobić, tyle. Takiej osobie, która jest zdrowa i może pracować, to nie będę pomagał, bo też musiałem zapierdalać i pracować. Ale jak ktoś nie może zarobić, tak jak często zwierzakom pomagam, bo często zwierzęta przez ludzi cierpią, więc to jest inna sprawa w ogóle. Ile kobiet miałeś w życiu? I drugie pytanie, szosty wariacie, ile miałeś oficjalnie dupeczek przed swoją aktualną kobietą? Sylwia wie. Sylwia wie, o tylu nie wie, tak? Sylwia wie. Dobra, przecież. Bez. No generalnie... Zapraszam z głowy. Wiesz co, no ja byłem typem kobieciarza wcześniej, tak? I Sylwia w ogóle nie chciała się ze mną spotykać na początku właśnie przez to, bo na żywo poznaliśmy się na kursie trenerskim, który ja prowadziłem. Sylwia przyszła robić właśnie papiery instruktorskie, ale poznaliśmy się gdzieś tam przez net, bo pocisnęła mi, bo jej koleżanka próbowała wyrwać. I tak z dupy nie znając, ja chciałem ją do Włoch zabrać. Ale jakby nie Sylwia, to ona by się zgodziła. Więc całe się sobie nie wiem, wiesz, no, więc sobie, wiesz, ja lubiłem kobiety, tak, jakby, wiesz, no, byłbym dziwny, gdybym nie lubił, tak, szczególnie będąc na przykład wolny, dlaczego miałem nie korzystać, to była obopólna korzyść, tak, wiesz, no, nikogo nie zmuszał, ale od kiedy jestem Sylwią, naprawdę z ręką na sercu jestem wierny i teraz te 5 lat, zero skoków w bok, sam w to nie wierzę. Ulubiony smak białka? Solony karmel. W jakie gry grasz na PS4 i jak jest twoją ulubioną? Ja mam pytanie do ciebie. Mówiłeś, tu w chuj osób ciśnie i nie ma tragedii. No. Ja myślałem, a ty smaczki na koniec dostawiłeś. Nie. Generalnie powiem ci naprawdę... Początek był taki cięższy. A nie, chyba. Nie, powiem ci, to był light. Ja byłem nastawiony, powiem ci zaraz na, wiesz... Na... No zaraz może coś wymyślę, poczekaj, daj mi chwilę. Ja zawsze byłem fanem komentarza Różala. To, nie pamiętam, kto mu to zadał, to pytanie. Co powie hejterom? O, niech robią lachy moim psom. A to ja, no. To ty zadałeś to pytanie? Właśnie, no. Ale to było piękne. Co powiesz swoim hejterom? Niech zdychajcie coś tam i róbcie lachę moim psom. On jest jedyny w swoim rodzaju. No. Pierdolcie się, zdychajcie i róbcie pałę moim psom. O tak to było. No, pamiętam. To w Copacabanie, jak dzisiaj. Oglądałem to, zobacz. W jakie gry grasz na PS4 i jaka jest twoja ulubiona? Need for Speed, uwielbiam. To sonigowane auta. Zdecydowanie. Albo Dragon Ball, albo Xenoverse. No Xenoverse zazwyczaj. Czy zdarza ci się oglądać UFC, a jak tak, to sobie obejrzysz jakieś krótkie powtórki, czy na żywo? Mam UFC Fight Passa. A nie mam. Wiesz co, zazwyczaj oglądam po prostu później na UFC Fight Passie walki poszczególne, które mnie interesują. Bardzo rzadko oglądam gale. Zazwyczaj są w nocy i a szczerze mówiąc trenując, wolę się wyspać i po prostu w gale zazwyczaj oglądam później, więc... Ja też ostatnio już nie wstaję, bo... Znaczy jeszcze jak walczą Polacy, to mi się zdarza. Tak, to tak, dokładnie. Bo denerwuje mnie też rano, czasami tej walki nie mogę znaleźć nigdzie, a muszę mieć wszystko powłączane, bo od razu mam pełną wiadomości, więc... Okej. Nie mogę, wiesz, się normalnie obudzić, bo bym znał wyniki. A kiedyś jak walczyła Aśka o mistrzostwo UFC, też byłem w pracy, akurat nie mogłem tego obejrzeć w nocy. Wróciłem do domu, rozumiesz, włączony telefon, wszystko. Ściągała mi się gala, wchodzi do mnie matka. Nie było. Odpalam walkę, wchodzi mi matka do pokoju, bo akurat byłem rodziców wtedy na weekend. No co robisz? Mówię, no oglądam walkę, bo ten, a Polka jakaś zdobyła mistrzostwo świata, mówi. Kurwa, mówię, no po wszystkim się spodziewał, tylko nie po tobie, co, nie? Że mi to zaspoilerujesz. A ja lubię spoilery, ci powiem szczerze, mi się lepiej ogląda coś, jak albo jest na przykład spoiler. A nie. Ja się za bardzo denerwuję, wiesz, na przykład jak walczą ludzie, których ja lubię, to ja za bardzo się denerwuję, cały się poca. Jak wiem, że kto wygra, to już wiesz. Ostatnio jak byliśmy na gali, wiesz, na gali KSW, ty byłeś na tej gali
Ergo Arenie? Nie w Ergo Arenie, dobrze mówię? Tak, w Trójmieście. Byłem. Wiedziałeś, że ja musiałem koszulę zmienić? Nie. No, przez koszulę zmieniłem, wiesz, Martin mi przyniósł koszulkę, bo byłem tak mokry, kurwa, tak zestresowany siedziałem. Ja zawsze strasznie przeżywam, wiesz. Sylwia się śmieje, że ja siedzę i wiesz, kurwa. Sylwia do mnie zawsze, weź przestań pojacować. Nie walczysz. Czy zdarzyło ci się, żeby ktoś cię obraził na żywo albo wypowiedział w negatywny sposób? Czy tylko tacy ludzie istnieją w internecie? Wiesz co, nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś mi pocisnął na żywo, ale na przykład były takie sytuacje, gdzie miałem styczność z hejterami na żywo. Na przykład jedna była taka, że poszedłem do gościa, bo wiesz, w chuci wstąpił po mnie, to poszedłem zapytać, czy mam zajebać mu w pyskę. Na co on mnie przeprosił. To było taki właśnie poziom mniej więcej hejtu w internecie, ale ostatnio są fajne rzeczy. Ostatnio potykam się z rzeczami, że ludzie, którzy nie do końca są mi przychylni, bo na przykład byłem teraz na weselu i taki chłopak się do mnie przyjadł, zaczęliśmy gadać. Bardzo fajny chłopak się okazał i on powiedział wprost, że on mnie hejtował na początku, że kulturysta do MMA, bo on jakby trenował walki, dla niego to w ogóle nie do puszczenia, ale widzi, że cały czas się rozwijał, konsekwentnie to robię i że skoro sparuje w klubie, który sparuje z chłopak zawodnikami, którzy on ich zna, niektórych osobiście i wie, że oni nie tolerują freaków, no to oznacza, że po prostu naprawdę musi mi na tym zależeć i że on po prostu chciał powiedzieć, że szacun i że kiedyś mówił źle. Ty, to jest zajebiste. Ja ci powiem szczerze, że ja naprawdę bym docenił takie coś, jakby ktoś poszedł mi na żywo i normalnie powiedział, że na przykład słuchaj, nie szanuję tego, że walczysz w KFW. No i okej, okay, no i zajebiście, tak? Albo miałem sparing z gościem, który po sparingu powiedział mi, że cofa wszystkie słowa, które na mój temat powiedział. I powiem ci dla mnie to, to były jedne z lepszych słów, bo zrobiliśmy sparring, fajny sparring i on, gdzie to nie jest jakiś tam, wiesz, jelonek, tak? I później powiedział, że naprawdę cofa te słowa i że będzie trzymał kciuki. No kurwa, to są najlepsze słowa, jakie usłyszałem. Co sądzisz o śmierci Richa Piana? I czy nie przestraszyłeś się z tego powodu i pomyślałeś o przestaniu stosowania sterydów? Kurwa, ale wiesz co, Rich Piana to jest taki, to nie jest kulturysta nawet, to jest taki, nie wiem, czy pewnie nie znasz. Nie. To jest gość, który w necie właśnie otwarcie mówił o towarze. Ja nie jestem zwolennikiem mówić o otwarciu ośrodka dopingujących, z tego powodu, że jak wchodzę na siłownię i tak dalej, od groma 16-latków już napierdala towar. Tego ja uważam, że mówienie o towarze publicznie nie jest dobre, na przykład mówienie jak co, bo jak na przykład ja zaczynałem trenować, to małolacie nie brali. A jak pamiętam, miałem 17 lat i miałem pomysł, żeby wziąć metkę, to podszedłem do gościa, który był na siłowni, takim pan Marek w warszawskim Herkulesie i powiedział, że zaraz pierdolnie mnie w łeb. I że poszedł do domu. I na tym się skończył ten pomysł. Wiesz, kiedyś było inaczej, tak? A teraz właśnie dużo małolatów napierdala towar i moim zdaniem to, o ile w zawodowym sporcie mogę zrozumieć to, bo to przynosi jakieś tam, wiesz, granice, tak? I może dlatego większość zawodowych sportowców faktycznie rozważa. Nie będę mówił, że bierze, ale rozważa, tak. To w przypadku amatorskim, moim zdaniem, to jest zupełnie bez sensu, więc jakby nie popieram właśnie typu tego, ale generalnie nie wiem dokładnie, od czego on zmarł. On był wielki, on miał tam w łapie 60 cm przynajmniej. Ja teraz nie wiem, ile, 47 może? Wiesz, chodzi po prostu mi o to, że może tam były za duże dawki towaru i może faktycznie od tego się przykręcił. Ale takich rzeczy ja nigdy nie robiłem, więc nie mam czego się bać. Plus ja naprawdę regularnie się badam od A do Z wszystko. Teraz w ogóle ludzie się nie zdają sprawy, jaki KSW żąda badań. Przedwczoraj byłem na rezonansie mózgu. Dowiedziałem się, że mam klaustrofobię. Masakra. Ile wytrzymałeś najdłużej bez cukru? No w sensie ani dnia. No bo każdy węglowodan jest cukrem, może być cukier złożony i trafi się do poziomu cukrów prostych. A jeżeli chodzi o takie cukry w sensie słodycze, to ja szykowałem się do pierwszych zawodów rok czasu. Rok czasu całkowicie bez było. Przez rok czasu podjadłem gryza jabłka pamiętam, i pracowałem w galerii Mokotów, a mieszkałem na Grochowie, obok Kinowej. To wysiadłem od razu tam, jak z mostu się Łazienkowskiego zjeżdża i do Kinowej biegłem, żeby to spalić. Kiedy pierwszy raz poszedłeś na siłownię? Regularnie zacząłem trenować około 14-15 roku życia, coś takiego. Ale wcześniej też gdzieś tam potrafiłem być, ale no, nikt mi nie pozwolił trenować wtedy. Teraz są pytania, co się stało na twojej lewej ręce? Lewej. Bo wtedy miałeś poprzyklejane
To na prawej miało przypominane. A to widzisz, twoja prawa, a oni pytają o lewą. No bo wiesz, to mogło być odbicie lustrzane. Ostatnio vloga wrzucaliśmy z Sylwią i tam w lustrze było to widać. Możliwe, no. Na razie nie chcę o tym mówić. Powiem po walce. Żeby później nikt nie mówił, że się nie wiem. Powiem po walce. Co spowodowało... Albo chuj powiem teraz. Zerwałem biceps. Zobacz. Jest dziura. No. Ale byłem u lekarza, ortopedy. Mogę walczyć. Co spowodowało, że w kulturystyce tak bardzo zwiększyłeś masę? Czy to chęć bycia dużym, czy czułeś, że w wyższej kategorii się lepiej odnajdziesz? To chęć bycia dużym. Po prostu chciałem być wielki. To był taki moment, że startowałem w klasyku. Wyglądałem naprawdę bardzo fajnie. Tam w wagę startową miałem 74 kilo. Najwięcej później, pamiętam, tam miałem 80 coś. To już w takich mniejszych wagach kulturystyki startowałem. A później nagle stwierdziłem, że to jebanym wielkim koniem. Udzieranym i łysym. No to no, głupia decyzja. Dzisiaj zadziałuję tego z perspektywy czasu, ale no taki błąd młodości. Dwa pytania o redukcji wagi. Jak idzie, jak aktualnie wygląda? Naprawdę jestem zadowolony. 99, może 8 kilo. Waga schodzi. Bez problemu zrobię to. Generalnie, generalnie to, że ja pracuję w zawodzie dietetycznym, to nie oznacza, że tego nie konsultuję. Ostatnio właśnie konsultowałem z Jackiem Feldmanem kwestie żywieniowe, a suplementacyjne z Dominikiem Michiem. I tutaj chłopaki jakby też powiedzieli, że tak naprawdę ja już mogę się odwadniać z tego, co mam dzisiaj. Jakbym miał walczyć za tydzień, jestem już gotowy. Tylko ja chcę trochę więcej schudnąć, bo chcę się odwodnić tylko 3-4 kilo. Można się odwodnić tak w ogóle 10% masy ciała. Tyle można się odwodnić. No to czyli nawet mógłby spokojnie już to robić bezproblemowo. Ale no mówię, no ja marzę o kategorii niższej jeszcze, czyli 84, więc jakby ja będę do wagi, w kolejnej walce będę chciał ważyć na ważeniu, wiesz, w sensie może będę bardziej podlany po prostu, ale żeby ta waga była mniejsza. Dlaczego przerabiasz Mustanga w powiedzmy Tokyo Style? Czy nie myślałeś wcześniej, żeby zamiast niego kupić jakiegoś Skyline'a czy 370Z? Tak całkiem szczerze, na Skyline'a mnie nie stać było. Ja kupowałem Mustanga. Tak mówię szczerze, myślałem o Skyline'ie. A czy jakiś inny samochód? Nie wiem, po prostu zawsze chciałem mieć Mustanga, bo mi się podobały. A też trochę wyszło to z przypadku. Pojechałem z kolegą do salonu, z Pawłem Głuchowskim, moim przyjacielem. Do salonu Mustanga. Siedzę, oglądam i mówię do gościa, dawaj pan, bierzemy samochód. To był spontan. Po prostu pojechałem z kolegą do salonu. I tak się podjarałem, że po prostu wziąłem ten samochód. Tak wyszło. Dlaczego akurat na Tokyo Style? Bo Tokyo Drift jest moja ulubiona część w Gigi Wściekłych. Naprawdę. I jakby faktycznie ludzie dobrze widzą. Ja się wzoruję na tym filmie. I najbardziej ulubiona część Need for Speed'a to był Need for Speed Underground. To jest mój klimat. Ja uwielbiam taki klimat. Jak dla kogoś to kicz, szanuję. Ja kurwa lubię kicz. I tyle. Masz kolejne dwa pytania o Mustanga. Co już zrobiłeś w swoim Fordzie i czy przeprowadziłeś więcej modów? Wiesz co, jakby dużo rzeczy zrobiłem. Ostatnio nawet vloga nagrałem właśnie na ten temat. Kurwa, ten vlog w ogóle zajebiście wszedł, w szoku jestem, bo 400 tysięcy osób go obejrzało. No to sporo. Nie myślałem, że w ogóle takie zainteresowanie może być Mustangiem. Dużo kasy w niego władowałem. Już władowałem 15 tysięcy więcej niż było w podliczeniach na filmiku, a tam było 310. Teraz chcę zamówić nowe hamulce ceramiczne. Z kolejne dycha, 15. A w hamulce robię po to, bo w 2019 chcę dołożyć, mocno chcę dołożyć, ale dopóki nie zmienię hamulców, tego nie zrobię. Nie boisz się tego, że schodząc do 84 będziesz się czuć małym, jednak przez dłuższy okres czasu miałeś dużą masę? Wiesz co, ja może za dużo czasu z Danielem Obielańczukiem przybywam, ale ostatnio zauważyłem, że czym jestem szczuplejszy, tym jestem bardziej przystojny. Jak to mówi Daniel. Nie jestem tak przystojny jak on. No tak. To jest niepodważalne. Ale generalnie widzę, że reakcja kobiet, która mnie oczywiście nie interesuje, bo jestem zakochany w żonie, jest sympatyczniejsza, więc chyba to jest dobry pomysł. Czy w ogóle sylwetka ma dla Ciebie jeszcze znaczenie, czy to nieistotna kwestia teraz? Nie, w ogóle. Ja nawet nie zakładam obcisłych koszulek, bardzo rzadko koszulki na ramionczka zakładam. Kiedyś to był, wiesz, jakbyśmy mieli wywiad, na przykład jak startowałem w kulturystyce, to mu prężył, siedział tak, usiadłbym tak, zrobiłbym tak i założyłbym koszulkę na ramionczka, tak? Nie, już teraz jakby to nie ma znaczenia, wiesz co? Ja miałem taki kryzys straszny, bo ja kiedyś trenowałem u Roberta Jocza. Nie wytrzymałem psychicznie, załamałem się i teraz jakby wróciłem tam do klubu, tak? Ja pamiętam właśnie wtedy, jak to było przed moją pierwszą walką.
Jak dostałem propozycję, poszedłem właśnie do trenera Roberta Jocza trenować do klubu i jak Bojanko mnie napierdalał, a Bojanko waży, nie wiem, tam wagę startował 60 coś ma chyba, no tak powiem ci, wtedy mój świat się załamał, że ja ważyłem 117 kilo, a lał mnie chłopak, który waży 60 parę kilogramów. Więc wtedy uświadomiłem, że sylwetka nie ma żadnego znaczenia i do dzień dzisiejszy sylwetka w ogóle dla mnie się nie liczy, bo to z tego, że ktoś ma piękne ciało, ktoś jest, wiesz, dojebanym koksem i myśli, że jest kozakiem. Ostatnio, nie będę mówił nazwiskami, ale była sytuacja, że taki jeden mój kolega, który też trenuje walki, był dziewczyną, a on wygląda jak dziecko. Po prostu dziecko wygląda jak dziecko. No i szedł ura bura, awantura, koksik w dresach i gozbara i do niego zaraz ci zajebie. A ten odruchował, jak mu sprzedał bombę, to gość się złożył, tak? W sensie chodzi o... To był wypadek, to był odruch, wiesz, on też tam nie do końca chciał to zrobić, później żałował tego. Ale chodzi po prostu mi o to właśnie, często ludzie, którzy są dojebani, myślą, że są kozakami. A tak naprawdę to ta wielkość masy mięśniowej w ogóle nie ma żadnego przełożenia na nic. I ja sobie to uświadomiłem, więc dzisiaj w dupie mam to, jak wygląda. Jak można się z Panem skontaktować w sprawie akcji charytatywnej? Wstępnie myślałem pisać do Pana na fanpage'u na Facebooku, ale tam pewnie dostaje Pan mnóstwo wiadomości i ciężko wszystkie przeczytać. Pozdrawiam i życzę powodzenia w walce na najbliższej gali KSW. Najlepiej pisać jednak właśnie na adres mailowy. To najlepsza opcja. Nie mogę obiecać, że wszystkim odpiszę, ale jakby staram się naprawdę. Kogo uważasz za najlepszego kulturystę z Polski? Szymon Łada. Zdecydowanie. Obecnie. Oczywiście, czy kiedykolwiek, to też różnica. Co się liczy przy sędziowaniu w takich zawodach? Na co trzeba zwracać szczególną uwagę, czyli kulturystyka? Jest kilka składniowych. Proporcja, czyli wielkość poszczególnych mięśni, na przykład góra do dołu, tak? Symetria, jedna połowa do drugiej. Separacja, definicja. Dla niektórych to jest to samo, a tutaj po prostu chodzi i o poziom tłuszczu oraz o... Sędziowie, tak, no, to chodzi o te wygłębienia między mięśniami, tak? Czyli poszczególne włókna, czy są widoczne, czy nie. No i oczywiście masa. W stosunku do kategorii, której startujesz. Co możesz powiedzieć o swojej relacji z Michałem Karmowskim? Pamiętam, że jakiś czas temu byliście na wspólnej rodzinnej kolacji. Była to przelotna biznesowa znajomość, czy macie stały kontakt? Jest to z Michałem Karmowskim. Kiedyś się kolegowaliśmy, później bardzo się pokłóciliśmy i nie gadaliśmy sobie przez parę lat nawet, z 2-3, a teraz mamy tak, że dzwonimy do siebie kilka razy w tygodniu i naprawdę szczerze się przyjaźnimy i nawet tak jest, że na przykład jak ja mam taki dylemat marketingowy, tak to nazwijmy, albo Michał, my normalnie, wiesz, pomimo, że ktoś powie, że my jesteśmy konkurencją, bo jesteśmy konkurencją, ale nieraz tak jest, że my dzwonimy do siebie i mówimy, ty co byś zrobił na moim miejscu, wziąłbyś to, czy byś nie wziął, albo zrobiłbyś takie nagrania, albo byś nie zrobił. Tak samo jak był pomysł o KSW, to zadzwoniłem do Michała i mówię, Michał, co byś zrobił na moim miejscu? Bo ja nie ukrywam, ja się bardzo mocno bałem w ogóle decyzji o KSW i nawet Sylwia mi to powiedziała, że wiesz, ona mówi, że jeżeli będziesz chciał się bić w KSW, przygotuj się na bardzo mocny hejt. Jakby my od razu wiedzieliśmy, że to będzie, tak? I od razu jakby miałem świadomość, że jak tylko będzie ogłoszone, że, no, że ja będę bił się w KSW, to hejt się posypie. I tak naprawdę hejt na mnie się posypał nie w momencie, jak powiedziałem, że ja chcę wrócić do MMA, bo zrobiłem walkę i jakby tam, no, trochę było, trochę nie było, ale było generalnie spoko. Chęć się posypał po KSW. Zresztą dużo osób nawet nie wiedziało, że ja zrobiłem walkę. I zadzwoniłem po prostu, wiesz, zadzwoniłem gdzieś tam do Michała i zapytałem, Michał, co byś zrobił na moim miejscu? On mi powiedział mi, prosto, Akop, jakbym był w twoim wieku, bo między nami jest tam około dychy różnicy, zrobiłbym to samo, co ty. Tylko żeby ktoś, żeby po prostu miał te 10 lat mniej. I to jest jedna z osób, którymi zdaniem bardzo się liczę, szanuję i zawsze w ciężkich momentach dzwonię do niego. Już jakiś czas trenujesz sporty walki. Czy jesteś już tak szybki jak pan Miyagi z filmu Karate Kid i potrafisz złapać muchę pałeczkami do jedzenia? Jak pan Miyagi nigdy nie będę szybki, ale zawsze marzyłem, żeby trafić do niego na lekcję. Znalazłem taką trochę grubszą wersję pana Miyagiego, czyli Daniela Mielańczuka i dostałem za to taki wpierdol na te słowa. Ale jakby mam swojego Miyagiego, no tak powiem. Inaczej, przystojniejszą wersję. Teraz się tłumaczę, bo wiem, że wpierdol dostanę. Akop, jak czujesz się z tym, że jesteś motywacją dla innych ludzi, na przykład takich jak ja? Wiesz co, to są rzeczy, które do mnie nie docierają. Ja staram się dzielić rzeczami, które są dla mnie ważne i staram się dzielić rzeczami, które chciałbym, żeby ludzie może faktycznie naśladowali, czyli dobrymi rzeczami. I nie zawsze do mnie to dociera, że dla kogoś jestem motywacją. Ja to raczej traktuję w kategoriach, że po prostu ktoś mnie obserwuje, bo ktoś mnie lubi. No, na takiej zasadzie, ale nie ukrywam, no, jest to mega miłe.
A szczególnie miłe, jak właśnie ty idziesz po ulicy, ktoś ci podchodzi, zaczepia i gada, to jest zawsze mega miłe. Teraz przed walką tylko taki jestem, wiesz, taki trochę wycofany, a tak to zazwyczaj zawsze bardzo, bardzo rozmowny jestem z takimi ludźmi. Co myślisz o crossficie? Czy jestem w stanie osiągnąć na treningach crossfit podobną budowę ciała do twojej, czy tylko siłownia? Jakich porad możesz mi udzielić, aby mieć podobną budowę ciała? Pozdrawiam i życzę mega dobrej i wygranej walki na gali w Londynie. O, widzisz, jedni powiedzą, że wygląda tragicznie, a drudzy powiedzą, że z niej ma tragedii. A tak na poważnie, crossfit to jest zupełnie inny rodzaj aktywności. W ogóle tak swoją drogą, mam patrzeć na ciebie, czy tak? Dobra, rozmawiam z tobą, tak? Crossfit jest to, moim zdaniem, zajebista aktywność. Ja jestem fanem crossfitu. Najbardziej mnie wkurwia, jak kulturyści się srają do crossfitu. To mnie wkurwia. Dlatego, że pójdzie taki kulturysta na crossfit. Ja pamiętam kiedyś, jak trenowaliśmy z kulturystyką z Michałem. To był właśnie Karbowski. To był ten moment, co spinę mieliśmy taką i zaczęliśmy rywalizować, bo poszliśmy na trening crossfitowy. Stary, my umieraliśmy tam. A to był ten moment, że taka mała spina była między nami jeszcze i taka rywalizacja była na chama. Bo ja myślałem, że się pożygam po treningu. To jest bardzo, moim zdaniem, mocno obciążający trening, który jest mega. Tylko, że po prostu wymaga dużej świadomości i bardzo dobrej techniki. Dużo ludzi nie umie trenować, a trenerzy w boksach crossfitowych bardzo często robią to się na odpierdolić i ludzie sobie robią krzywdę. I to jest problemem crossfitu. Ale niestety nie jest to typowy trening, który służy do rozbudowania masy mięśniowej i niestety trenując crossfit nie zbudujesz masy mięśniowej, jaką ma kulturysta, trzeba robić trening siłowy. Chyba, że będzie można to łączyć. I ewentualnie, na przykład, nie wiem, zrobić 2-3 treningi siłowe, 1-2 treningi crossfitowe na przykład. Jakie ćwiczenia polecisz na zwiększenie masy mięśniowej? Przede wszystkim biceps i triceps. Moja budowa ciała to ektomorfik. Z tymi partiami mam największy problem. Wszystkie ćwiczenia są dobre, każde ćwiczenie warto robić. Szczególnie ćwiczenie na wolnym ciężarze. Partia, która jest oporna, proponowałbym trenować ją 2, nawet czasami 3 razy w tygodniu. No i co najważniejsze, dieta. Organizm musi, oprócz tego, że dajemy bodźce na treningu, organizm musi mieć odpowiednich budulców, środków energetycznych, witaminy, minerały, żeby wszystko mogło gdzieś tam razem spójnie grać. Więc ciężko dać mi taką, wiesz, radę jedną uniwersalną. Trzeba o wszystko zadbać. Jak długo masz zamiar walczyć? Do 35 roku życia, a potem tylko kimona. Jakie masz wykształcenie? No dalej jeszcze specjalizację teraz robię, tak? W sensie jakby dalej się uczę. I jakby nie skończyłem swojej edukacji jeszcze. Teraz właśnie chcę zrobić specjalizację dietetyka klinicznego. Bo jakby no, uważam, że to dobrze brzmi. Dietetyk, a dietetyk kliniczny zawsze inaczej to brzmi troszeczkę. Czy nie uważasz, że pokazujesz przekoloryzowane życie na Insta? Nie, moje życie jest zajebiste. Naprawdę. Co ja wstawiam na Instagram? Wstawiam bardzo często żonę i piszę o naszych relacjach, gdzie bardzo często podkreślam, że my się kłócimy. Bo my się kłócimy naprawdę codziennie, ale mamy tak, że się pokłócimy przez 5 minut i za 5 minut znowu sobie gadamy jakby nigdy nic. I lubię to w nas. Wstawiam swoje psy i zachęcam do adopcji, to jest zajebista sprawa. No jasne, że mnie te psy wkurwiają czasem, ale generalnie jestem mega szczęśliwy, że mam te psiaki. Jaram się autem? Naprawdę się jaram autem. Więc sobie nie uważam, żebym kłamał, tak? To, że pokazuję nasze idealne relacje, ja podkreślam, one nie są idealne, ale są zajebiste i taki jestem, lubię z tym się obnosić, tak? Ale tak uważam, że lepiej się obnosić tym niż na przykład hajsem, melarzami. Uważam, że i tak wybrałem najlepszą opcję, jaką mogłem wybrać. Co uważasz o wysypie trenerów, którzy dopiero co skończyli szkolenia? Wiesz co, dla mnie jest to złe trochę, chociaż sam będę to promował, bo teraz otwieramy swoją własną akademię trenerską. Ale po prostu będziemy chcieli wpoić tym trenerom do głowy dobre wartości, tak? Przede wszystkim, żeby się rozwijali. Wiele trenerów zrobi sobie kurs 5-6-dniowy i co najgorsze od razu rozpisuje na przykład dietę online. To jest w ogóle dla mnie najgorsze. Ja pracowałem trener jako 4 lata i chyba dopiero potem pozwoliłem sobie rozpisać pierwszą dietę. Najgorszy problem jest to, że 18-latkowie to robią, którzy w ogóle nie mają żadnego pojęcia. To nie mówimy nawet o sferze online, nawet o sferze treningowej, tak? To jest naprawdę kolosalny problem, bo ludzie często robią sobie krzywdę. Też często robią krzywdę takie popularne osoby jak ja, tak? W sensie, że nie zawsze popularność idzie za jakością. Ja się naprawdę staram, żeby na tym szła jakość, ale to też ludzie powinni na to zwracać uwagę, że nie zawsze popularność jest wyznacznikiem jakości. Zawsze warto po prostu troszkę się dowiedzieć o tej osobie, co ona robi, ile lat jest w branży. Moim zdaniem, jak ktoś jest w branży 2-3 lata, to ja bym nie skorzystał z usług takiej osoby. To jest tak samo jak, nie wiem, na przykład jak szukałem sobie trenerów,
No, wybrałem trenerów, którzy mają naprawdę bardzo duży staż. Może nie tyle nawet co trenerski, ale przede wszystkim zawodniczy, tak? Bo jakby Daniel nigdy się nie chwalił swoimi osiągnięciami trenerskimi, chociaż prowadzi ludzi indywidualnie, ale jakby no tak nawet to sam mówił, że jestem pierwszą osobą, której tutaj tak stricte się przygotowuje do zawodowej walki, tak głośno, tak? On udzielał rad oczywiście wielu ludziom, ale widziałem, że jest to gość, który wiesz, jest obyty, ma niesamowite doświadczenie, jest dobrym zawodnikiem i w tym momencie widziałem, że taka osoba może mi doradzać. I to samo polecam ludziom w każdej branży. Korzystać z usługi osoby, która po prostu jest, nie wiem, tam 18-latkiem, albo ma bardzo krótki staż, albo tylko ma kratę na brzuchu, to nie jest wyznacznik jego wiedzy. Na przykład zobacz, Kormier. Kormier jest gruby, a ma takie zapasy, że chciałbym się od niego uczyć. Pytanie kolejne, numer 95. Siemano, kiedy zetniesz brodę? Pozdrawiam. Ale przecież mam zarost. To nie jest broda, mam zarost. Ja mam brodę. A to ty, to do ciebie pytanie. A swoją drogą, nie widziałem cię kiedyś bez brody? Nie. Chyba nie. Może na starych wywiadach. A na tym wywiadzie z Różalem właśnie miałeś brodę, czy nie? Miałem zarost chyba. To może dlatego nie skojarzyłem, że to ty. Czy twoja kobieta nie jest zazdrosna o twoje wychowanki? Nie, nie. Mamy do siebie 100% zaufanie. Ani ona nie jest zazdrosna o mnie, ani ja nie jestem zazdrosny o nią, więc jakby nie. W ogóle, tutaj w ogóle jest pełny luz. Witam szanownych. Akop, opowiedz o twoim zaangażowaniu i pomyśle na swoją karierę w MMA. Czym spowodowana twoja determinacja w rozwoju jako zawodnika? Prawie wszyscy zawodnicy, którzy cię znają, podkreślają, że jesteś tytanem pracy. Jaki jest twój cel? Paska SW, UFC. Pozdrawiam gorąco, życzę spełnienia marzeń wszystkim, którzy w ciebie nie wierzą. Soczysta pała w srakę. Dobre. Zajebiste. Zajebiste. Jest to fakt. To wszyscy, jakby wiesz co, mnie chyba za to właśnie lubią na macie. Nie za moje umiejętności, ale za to, że po prostu no, ja jestem zawsze. Ja zawsze jestem. Jak nawet zerwałem biceps, ja następnego dnia przedem robiłem lewą ręką borek. I chłopaki takie rzeczy zawsze bardzo mocno doceniają. Wiesz co, nie umiem ci odpowiedzieć jednoznacznie, co jest taką moją determinacją. W sensie, albo co jest moim celem. Bo ja nie mam takiego stricte celu. Ja po prostu chcę być dobry. Po prostu chcę być dobry. Po prostu chcę, żeby przyszedł dzień i ktoś powiedział, kurwa, myliłem się, on jest dobry. To jest mój główny cel chyba, wiesz? Że chcę wszystkim udowodnić, że chuja się znają tym, co mi życzą źle i że tak naprawdę, że oni tylko siedzą i wiesz, piłują gębę do mnie przez internet, a ja po prostu, wiesz, realizuję swoje marzenia w ten sposób i przy okazji pokażę masie ludzi, że trzeba srać na opinie lamusów i trzeba iść do przodu, rozwijać się, a wtedy możemy jakby zrobić wszystko, przede wszystkim, żeby być szczęśliwym, bo ja nie ukrywam, nawet jak zrobiłem słabą walkę ostatnią, ale po wygranej byłem chuj szczęśliwy, to jest piękne uczucie. Myślisz, że w jakim czasie uda ci się zmniejszyć masę mięśniową? Mariuszowi trochę to zajęło. Ja szybciej robię wagę niż on, jak na razie, z tego co widzę, więc jakby nie umiem się odnieść, plus Mariusz nie zmniejszał tej wagi jakoś tam bardzo mocno, bo on nie schodził do kategorii niższych, więc jakby wydaje mi się, że szybciej zrobię to od Mariusza. Czy wiesz, co i z kim robi twoja żona, gdy jesteś na treningu? Nawet mnie to chyba nie interesuje za bardzo, bo mam do niej 100% zaufanie. Jaką ilość sterydów w siebie wbiłeś w życiu i przyjąłeś oralnie? Jakie kwoty miesięcznie idzie ci na sok oraz jakie masz miałeś efekty uboczne? Pozdro. Analnie w czapkach biorę, wiesz? Lubię przyjąć trochę w czapkach. Oralnie to tak średnio jakoś tak. Jeżeli już, to w czapkach. Wszystko, bo w czapkach się szybciej wchłania, wiesz, przez jelito. Sporty walki czy siłownia? Co bardziej lubisz i czemu więcej zawdzięczasz? Zawdzięczam więcej siłowni, zdecydowanie. Cały mój, nie wiem, czy fenomen to dobre słowo, ale to, że się pojawiłem, to głównie się wywodzę z siłowni. Chociaż najbardziej się wybiłem na tym chyba o mówieniu o ożywieniu. Na tym wybiłem się najbardziej. Plus na tym, jaką tworzymy relację z żoną. To chyba w ogóle najmocniejsze było. Byliśmy taką jedną z pierwszych fit par, tak to nazwijmy. Więc siłowni na pewno zawdzięczam więcej niż walką. Ale na dzień dzisiejszy ja w ogóle nie trenuję siłowo. W zeszłym tygodniu zrobiłem wyjątkowo stację z Damianem, właśnie z Bartkiem Wamińskim. A dzisiaj stwierdziłem, że wolę z tobą się spotkać. Bo nie lubię siłowni. Czy da się jakoś powstrzymać łysienie, zniwelować efekt łysienia podczas walenia sterydów? Tak, można. Są na to leki, naprawdę. Wyleciała mi nazwa z głowy.
kurde, nie chcę mówić nazwy, bo przykręcę i później to wszyscy będą mi upominać, ale faktycznie są środki, które to niwelują, po prostu bardzo ważne, żeby tego pilnować, ale można. Co, czy myślisz, że Muay Thai jest dobrą bazą do MMA? No, moim zdaniem najlepszą bazą do MMA są zapasy. Chociaż na pewno Muay Thai jest zajebistą bazą w porównaniu do kulturystyki. No to na pewno. Jakub, co myślisz o kierowcach ciężarówek? Wiesz co? Boję się ich. Naprawdę w chuj się ich boję. Bo nieraz i prawie ostatnio miałem sytuację, że prawie gość na mnie wjechał, bo jak go wyprzedzają, to nagle w połowie sobie wrócił kierunek i od razu skręcał. Więc boję się ich, ale generalnie uważam, że to jest ciężka praca, bo trzeba być cały czas bardzo skupiony i bardzo możliwe, że ta sytuacja była z tego powodu, że po prostu ktoś mógł być zmęczony. To jest w chuj ciężka praca, która wymaga strasznej koncentracji. A Kopku, jaki jest twój ulubiony smak Jamora i który rodzaj MMS-ów wolisz? Pozdrawiam, Ada. Ada. Uwielbiam dżem malinowy, zdecydowanie, a jeżeli chodzi o MMMsy, to z orzeszkiem. Z orzeszkiem. Ja lubię, wiesz, ja nie lubię, jak ktoś jest pusty w środku. Witaj, moje pytanko to, czy są jakieś dobre tabletki lub suplementy na dużą redukcję tłuszczu? Czy taki spalacz tłuszczu? Jeśli znasz, to poleć jakieś. Pozdrawiam ciebie, Jarka, prowadzącego Piona. Spalacz tłuszczu jakiś. Wiesz co, dieta, trening. To naprawdę najlepsza opcja, nie ma nic lepszego i na tym można zrobić naprawdę rewelacyjnie cuda i na tym się skupić, tylko i wyłącznie. Na wstępie to szacun za odwagę. Bierzesz jeszcze koks? Do nosa? Powiem ci, że do nosa nie za bardzo, jakoś mokrzymo przegrody i krzywo wchodzi niewygodnie. Ale generalnie jak mówię, słuchaj, na przyszłym roku, albo później może, tam ostatnio nawet wywiad słuchałem, tak, że KSW chce wprowadzić komisje dopingowe. Ja ci powiem szczerze, że nie boję tego. Jak będą komisje dopingowe, I'm here. Odpowiadając na twoje... Ale jedna rzecz, święty nie jestem. W sensie jakby nie, w całe swoje życie święty nie byłem, nie będę robił hipokryzji, żeby ktoś nie mówił, że ja unikam pytania. Ale na szczęście etap głupot mam za sobą. Odpowiadając na twoje pytanie, ile można się opierdalać, to odpowiadam. Długo, dużo i często, bo tam jak zapraszałeś do zadawania pytań, to... Zadałeś pytanie, ile można się opierdalać, bo idziesz na trening. No to ci ktoś odpowiedział. Okay. Dobra, dobra. Czy widziałbyś siebie w walce z Sokodziu lub Chrisem Fieldsem? Wiesz co, no ja taki miałem na początku pomysł, jeżeli chodzi o Sokodziu, no bo Sokodziu miał walkę z Jurasem, tak? Z Jurasem miałem okazję sparować po prostu. I gdzieś tam był taki pomysł, że może by taką walkę zrobić i jeżeli by wodarze na drugą walkę by zaproponowali by Sokodziu, ja bym na pewno się zgodził. Jeżeli chodzi o Chrisa Fieldsa, oni mi się mylą. Który to który jest? Chris Fields to jest ten, który to wygrał ten, z Fiałkiem. Wygrał. Nie, ale to jest ten, kto przegrał ostatnio, co nie? Przegrał, tak. Przegrał z Irlandczykiem? Przegrał z tym Prado. Brazylijczykiem, o. Tak. Jest to bardzo mocny zawodnik, ale i na przykład jeżeli by mój trener Daniel Milańczuk i Robert Jot powiedzieli, by bierzemy walkę, to jasne. Ja będę się bił z tymi, którymi powiedzą, właśnie ktoś tam gdzieś mi ostatnio właśnie zarzucił, że jak to tak, że trenerzy wybierają mi rywala. To trenerzy mówią, co mam robić, nie. Jeżeli jakby ja osobiście mogę robić walki, tak? Różnego rodzaju. Jeżeli trenerzy powiedzą tak, no to tak, więc jakby na pewno wydaje mi się, że walka Sokodziu byłaby łatwiejsza. Sokodziu jest bardzo niebezpieczny, ale jak wszyscy wiemy, w pierwszej rundzie. Najważniejsze byłoby przetrwać pierwszą rundę, co byłoby bardzo ciężkie oczywiście, ale po przetrwaniu pierwszej rundy sami widzieliśmy jego walki i wiemy, że tam w kolejnych rundach już tam jego poziom spada, a moim plusem jest to, że ja wszystkie trzy rundy utrzymam na bardzo wysokim poziomie. Jak bardzo podnieca cię Karolina Kowalkiewicz i dlaczego bardziej podnieca cię Ariane Lipski? Wiesz co, ale są jakby, jeżeli bym miał faktycznie przybierać zawodniczka MMA, to są inne, które mi się bardziej podobają. Jakie? Wiesz co, już nawet... Boże, Paige, jak ona się nazywa? Paige Van Zandt? Kurwa, ona jest ładna. Więc jeżeli rozpatrujemy to, wie, w kategoriach, wiesz, damsko-męskich jako kobieta, ona jest ładna. Ariana Lipski jest ładna. Karolina Kowalkiewicz uważam, że też jest bardzo ładną kobietą, ale po prostu nie mój typ. Ile dziennie trenujesz sport? Chodzi mi o łączny czas twój, kiedy poświęcasz na trening. Możesz podać w godzinach? Około 3 godzin dziennie wychodzi.
No ale do tego trzeba doliczyć do jazdy, przebrania się i tak dalej, czyli tak naprawdę to zajmuje mi do każdego dnia spokojnie jeszcze półtorej godziny, 4,5 godziny do 5 godzin dziennie mi zajmuje ta cała organizacja, 5 godzin liczmy, tak? Ale z tego treningu są 3 godziny. A kopał będziesz swoich przeciwników? Jest to co? A kopał będziesz swoich przeciwników? Ale wiesz co, ja to widzę. Ja to widzę taki mem, jak zapierdalał HN na łeb i tutaj taki hasło. A kop. A masz a kopa. Takie jest pytanie skonstruowane właśnie. No. Ja ci powiem szczerze, że jakby no... Ja wierzę, że w tym imieniu jest taki, wiesz... ukryty, wiesz... Byłem moje przeznaczenie. Oglądasz kanał KFD i czy lubisz ich suplementy? Nie oglądam kanału KFD z braku czasu. Jeżeli już oglądam YouTube'a, to raczej słucham muzyki, ewentualnie oglądam twoje wywiady, które przeprowadzasz. Wiadomo. Ale nie, poważnie, jakby lubię oglądać wywiady MMA, tak? Lubię słuchać. Na przykład Różala naprawdę żadnego wywiadu zawsze chyba nigdy chyba nie przegapiłem, bo jego wywiady są zawsze fajne i może tu dużo ludzi skomentuje, nie mam nic wspólnego z TVN-em, ale lubię oglądać na YouTubie TVN-a, szczególnie wiesz, Kubę Wojewódzkiego, bo naprawdę te urywki są fajne. Ile obecnie wyciskasz na klatę Bicka i jak forma przed KSW? Naprawdę nie mam pojęcia ile wyciska, bo w ogóle nie trenuję siłowo. Forma uważam, że naprawdę życiowa, jeżeli chodzi o wydolność i kondycję, no tylko no, mam ten nos dzisiaj strasznie zapchany, no ale Butcher, czyli Bartek Fabiński, nie bez powodu jest Butcherem. Który alkohol najbardziej lubisz? Wódkę z Red Bullem. Uła. Akop, czy mógłbyś polecić jakąś fajną siłownię WWA, gdzie nie ma 1000 osób w kolejce do jednego sprzętu? Dzięki, piona. Wiesz co? Ale jak już polecisz, to będą kolejki do sprzętu. Ale zależy od pułapu cenowego. Bo na przykład jest taka siłownia, która jest dosyć droga, tam jest bardzo drogi karnet, Exuma Gym się nazywa, ona jest zresztą na wysokości, tam bardzo mało ludzi jest, tak? Faktycznie. I zajebisty sprzęt, ale tam karnet, wiesz, kosztuje 400 miesięcznie. Tylko chociaż w cenie masz parking. I szczerze mówiąc, jak ja wcześniej płaciłem, bo mam kartę na siłownię, na którą chodzę rzadko, ale mam właśnie do Exumy, bo większość czasu spędzę w WCA, to jak policzyłem, na przykład jak trenowałem kulturystykę i byłem, no załóżmy, nie wiem, 4 razy w tygodniu, czy tam 5 razy w tygodniu i na parking za każdym razem trzeba było zapłacić 15 zł, to wliczyłem to cenowo, to miesięcznie tak Exuma mi wychodzi taniej z parkingiem. Tylko, że i tak tam nie chodzę, ale faktycznie sprzęt to fajny, Sylwia tam trenuje. Ale w WCA też można zrobić trening siłowy, więc też zapraszam albo do Exuma, albo do WCA, tu i tu można. Jakie masz zdanie na temat Conora McGregora? Wypowiedz się, co myślisz o jego walkach, zachowaniu oraz walce z Floydem, która jak wiadomo odbywała się na zasadach boksu. Pozdrawiam i sukcesów w KSW. Pozdrawiam, dziękuję. Przepraszam do smarkania, ale mówię, ten nosem dzisiaj słabo jest. Lubię Conora, szczególnie dla jego styl walki. Ma niesamowity timing. To jest coś niesamowitego. Jeżeli chodzi o, nie wiem, jego zachowanie, nie każde jego zachowanie mi się podoba, ale takie śledzę, bo to jest dobry show. I w kontekście show podoba mi się to, co on robi. Mam tylko nadzieję, że on dużo nie imprezuje, bo wydaje mi się, że on trochę więcej zaczął imprezować i to mi się nie podoba. Ale mam nadzieję, że jakby, że to są tylko tak po prostu wygląda w social mediach, bo to trzeba dzielić przez 3. Walka z Floydem uważam, że była fajna. Chociaż jestem ciekaw, ile tutaj naprawdę było walki, a ile to było show dogadanego wcześniej. Bo wiesz, no po prostu jestem gdzieś tam ciekaw, tak? Jak myślisz, kiedy będziesz gotowy na czołówkę KSW? Pytanie, czy będę. Czy widziałeś swoją walkę ostatnio na YouTube z WCA Fight Night 4? Bo jeśli tak i dalej uważasz, że nie należy do freaków, tylko do fighterów pro, to co to jest? To co jest twoją samooceną nie tak? Co, że tak czasami ten, ale mi tu świat upada i nie wszystko spoko widzę. Wiesz co, generalnie no... Biłem się zawodnikiem, który może nie jest wybitnym zawodnikiem, ale biłem się zawodnikiem, który miał 12 walk. No dobra, 4-8 rekord miał, tak? Rekord ujemny, ale 4 walki wygrał. Czyli tak wygrał więcej walk niż ja. Dałem słabą walkę, no kurwa, przyznaję się, no nie wiem, co mi się stało w pierwszej rundzie. Ale nie uważam, że jakby na przykład cała walka wyglądała, jakby druga runda tragedii by nie było. Nie, ja uważam, że jakby nie bądźmy trochę... Ludzie spodziewają się ode mnie jakichś dziwnych rzeczy, tak? Spodziewają się, że ja wyjdę i co nagle zacznę robić? Że będę robił latające kolana, że będę walczył jak Tomek Narkun i nie robił niesamowite poddania. Wiesz, no to jest niemożliwe, nierealne, tak? Więc jakby no, ludzie muszą mieć świadomość, że jak będę robił walki, moje walki nie będą jakieś zajebiste, widowiskowe i trzeba z tym się pogodzić, niestety. Jakie były twoje najcięższe kontuzje? Chyba zerwany biceps teraz.
ale jak było już na szczęście to ogarnięte. Stopa mnie, aktualnie to stopa mnie boli, bo kopnąłem w kolano i dwa razy kolano miałem skrócone. Które Gwiezdne Wojny są bardziej do dupy? 1-3 czy 7-8 i pewnie 9? Han Solo. Zdecydowanie Han Solo. W sensie te, wiesz, te no dodatkowe no. serie. Generalnie te i wszystkie inne mi się podobają, ale te między seriami to nie, tragedia. Od momentu, kiedy zacząłeś trenować, napierdalałeś się na ulicy? Jeśli tak, to opowiadaj, jak poszło. Nie chcę takimi rzeczami się chwalić. Tak już powiedziałem na początku, że dwa lata temu miałem dym. Wolę o takich rzeczach nie mówić, bo wolę jednak dawać dobry przykład w internecie. Cześć Jakob, na początku chciałem Cię pozdrowić i zapytać, jaką muzykę na wejście będziesz miał na KSW 45? Dziękuję, również pozdrawiam. Najprawdopodobniej będzie to z repertuaru Organka. Organka? No, teraz go lubię. Ale co, w czym będziesz do Organka? No, mieli kawałek z Męskiego Grania. A, no wiem. To on tam był jako jeden z tam Fataha, tak? Tak, dokładnie. Gdybyś dostał propozycję walki z kimś z WCA, to zaakceptowałbyś ją? Nie. Nie ma takiej możliwości nawet. Podoba Ci się anime Dragon Ball Super? No, nie tak jak Z, ale od biedy mogło być. Którą postać z Dragon Balla lubisz najbardziej, pomijając Goku i Vegetę, bo to by było zbyt proste? Frieza. Ja nie oglądałem, wiesz? Żartujesz. No, bo jedna rzeczona mówi mi to samo, każdy ogląda, tylko nie ja. Wiesz, nawet Jadek ogląda. Ja wiem, ale ja nie oglądam żadnego odcinku nigdy. Ja oglądałem... Zacznij od Z od razu. Ja oglądałem Cubasę, wiesz, tak to takie... Zacznij od Daimosa. Zacznij od Z. Bo to myślisz z Marsa. Jak myślisz, Mamed wygra rewanż z Tomkiem Narkunem? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Są dwa pytania, czy to jest przygoda taka jednorazowa z MMA, czy zostaniesz na stałe w tym sporcie? A czy pięć walk zawodowych, których śmiałem, może być przygodą jednorazową? Jest pytanie o zawodnika, którym się inspirujesz, twojego ulubionego zawodnika w MMA. Wiesz co, może to głupio zabrzmi, ale jakby wcześniej o tym nie myślałem, ale ostatnio po prostu, teraz już jakby, jak robiłem sparing, to Krzysiek Gutowski mnie opierdolił i powiedział, że muszę właśnie wzorować się na Bartku Fabińskim. I po prostu Bartek Fabiński, no to będzie jest zawodnik na dzień dzisiejszy, którego faktycznie walki oglądam, analizuję, jak on się bije, bo po prostu właśnie dużo osób mi mówi, że powinienem się wzorować na stylu bicia się Bartka i jakby to może nawet nie wynika z faktu, że wiesz, że my trenujemy tam w jednym klubie, czy po prostu go znam, bo w ogóle zajebisty gość, strasznie go lubię, tak, jest bardzo w porządku, ale po prostu wynika z tego, że właśnie dobrzy zawodnicy mówią mi, że powinienem na nim się wzorować, więc po prostu patrzę, jak on się bije i będę próbował się wzorować na jego biciu się, bo wszyscy mówią, że to jest bardzo możliwe, że to jest jedyna moja szansa, żeby móc faktycznie w MMA zaistnieć, bo wszyscy podkreślają, że będzie mi bardzo ciężko. Którą dziarę zrobiłeś jako pierwszą i dlaczego? Na kręgosłupie, bo byłem idiotą. Dosłownie. A co, masz tam wydzielone? Nie, nieważne. Jakiej słuchasz muzyki? Jest o każdej, naprawdę. Ja słucham wszystkiego. Od Zenka, Martyniuk. Nie wiem, tego słuchasz. Po jakiś, nie wiem, heavy metal ciężki. Czy chciałbyś zawalczyć z Jurasem? Nie, jak mogę walczyć z gościem, którego strasznie lubię i jak zawsze przy najlepszej okazji zakładam koszulkę Juras Team. Co sądzisz o nadprzyrodzonych umiejętnościach Bonusa BGC? Podjąłbyś się takiej walki? Co, nie jestem samobójcą. Boję się, że mógłbym szybko polec. A co myślisz o walce z Łazarzem, Marcinem? Nie wiem, co to jest. Naprawdę nie wiem, co to jest. Co to jest? Wiesz co, Marcin Łazarz? On na swym wyspach, wiem, że mieszka. A, okej. Okay. Nie pamiętam już teraz, jaki ma bilans dokładnie. Marcin Łazarz długi czas był niepokonany, pamiętam, później gdzieś miał walkę, którą przegrał na jakiejś większej gali, ale tak szczerze teraz nie mogę przytoczyć, nawet nie pamiętam. To było po prostu, nie wiem, jakby nie kojarzę w ogóle. Bo jest tyle już tych walk i wszystkiego, że już sam się w tym nie łapię. Szczególnie wiesz, jak ktoś mieszka na wyspach, to wiesz, to ciężko go znać, mieszkać w Polsce. Wymarzony przeciwnik. Gdybyś mógł zawalczyć z kimś ze sceny kulturystyki, to na kogo by padło? Na nikogo, bo to myślę, że nie byłoby wyzwania. Jakob, czy jesteś spokojny, jeśli chodzi o twoje przygotowanie? Ile trenujesz w ciągu tygodnia, to już wiadomo. Czy jesteś spokojny? Tak, naprawdę jestem spokojny i wiem, że w ogóle jako tak w ramach ciekawostki, dzisiaj trochę obstrany jestem. Wiesz, że mój rywal ma walkę? Tak, wiem. Opas. Wczoraj rozmawialiśmy z Maciekiem Kawulskim. Tak? Robiłem wywiad i powiedziałem mu, Maciek Kawulski też jest wściekły. Ale to on nie wiedział o tym?
Teraz, znaczy wiedział, ale też się dowiedział jakoś tam chwilę wcześniej. Jak go kontraktowali, to nie miał tej walki jeszcze wtedy. Tak zrozumiałem. Okej. No powiem ci, że tak trochę obstrany jestem, bo jak przegra, to go zmienię. Ja tak powiem ci, w sensie, wiesz, jakby no, wiadomo, lepiej szokować się do rywala, którego już znasz, plus ten bał w dupie, co oni mówią, bo bił się faktycznie z dobrymi, z chujowymi gościami. Ale tak jak patrzyłem, jak on się bije, mi to bardzo pasuje po prostu, jego styl bicia się, więc kurde, powiem ci, że... Ale z drugiej strony znowu się bije z gościem, który nie jest jakiś tam wyższej półki, więc bardzo mocno trzymam za niego kciuki. I dzisiaj jestem faktycznie obsrany. Czym się sugerować przy wyborze trenera MMA, to już opowiadałeś? Tak. Jaki sport walki poleciłbyś na początek dla kogoś, kto nigdy nie trenował sztuk walki? Jiu-jitsu, ponieważ uderzanie bardzo często zniechęca. A jak ktoś opanuje jiu-jitsu, gdzie nie ma uderzenia, ale jest na przykład ewentualnie dźwignia, duszenie, to bardzo możliwe, że zechce pójść o krok dalej, coś więcej. A z biciem się często jest tak, że jak ktoś dostanie w głowę, to się od razu zniechęca, bo mu krew poleci albo coś. Zobaczcie, jaka jako wpłynie. Jakie zawody choć są, zobacz, do końca no. Wisły. Faza. Spożywałeś kiedyś alkohol? Oczywiście i zrobię to po walce, obiecuję, że się napierdolę jak świnia. Lecisz czy nie? Lecę, lecę. To zapijemy coś? No jasne. Znaczy ja nie piję generalnie, ale jak wygrasz, to, to się napiję. Dobrze, trzymaj do słowa. Zdradź, jak skutecznie poderwać kobietę. Czekaj, zróbmy wywiad po pijaku, jak ty się napierdolisz i ja. Ale weź zadaj ludziom pytanie. Ja już mam takie ty, wywiady. Ale zadaj ludziom pytanie, czy chcieliby wywiad po pijaku? No to odpowiedzą w komentarzach. Tak, odpowiedzcie w komentarzach, jeżeli dotrwaliście do tej chwili, czy chcecie, żebyśmy się najebali i zrobili, kurwa, pies, zobacz. No. Ale numer. Pies na kajaku. Ale jaki grzeczny. Żyle pies w ogóle, cały czas płyną. No, ale numer. Sorry, tak siedzimy nad Wisłą, tak. Akurat nam się tutaj dzieje. No. Dobra, jakieś tam pytanie było. Tak, zdradź, jak skutecznie poderwać kobietę. Jak skutecznie podarować kobietę? Nie wiem, to się, mi to po prostu tak, wiesz. Samo przychodzi. Samo przychodziło. Przychodziło. Sylwia twierdzi, że poleciała na mnie z tego powodu, że nie byłem nachalny i wydałem się dosyć inteligentny. W sensie, że jakby złamałem stereotyp. Poczekaj. Nie byłeś nachalny, ale koleżankę nie znałeś, ale chciałeś zabrać do Włoch. Ale do niej. W sensie, że okej, do jej koleżanki byłem w chuj nachalny. I Sylwia w ogóle pocisnęła mi wtedy, że jestem gnojem, burakiem i wiesz, i co ja sobie myślę, wiesz. Ale ona mówiła, że już wtedy zaimponowałem, że napisałem jej, że w sumie masz rację i może faktycznie tak się zachowałem. Ja zaimponowałem jej, że się przyznałem do winy. Później gdzieś tam, chyba nie wiem, co mi odpierdoliło, ale 4 miesiące po tej akcji złożyłem jej życzenia na święta. I później ona jak robiła kursy, to właśnie stwierdziła, że jakby, że tam słyszała po prostu dobre opinie na mój temat, jeżeli chodzi o zakres wiedzy i stwierdziła, że później zrobi kursy tam, gdzie ja byłem. I po prostu, jak ona powiedziała, że wydałem się po prostu inteligentnym gościem i z tego powodu gdzieś tam się ze mną umówiła, tak? Czy Janek jest gotowy na walkę w Moskwie? Janek, kurwa, jest tak przygotowany, że wszystkim pójdzie w gacie. Czy wiesz, co się stało z forum animalpack.pl? Ako był tam gwiazdą. Sporo osób nazywało go tam nadzieją polskiej kulturystyki. Tak, kiedyś było taki forum animalpack i tam jest coś dalej, czy nie? Nie. Generalnie to było takie forum, na którym też się opowiadałem. Wtedy nie było Facebooków, Instagramów, nic nie było. Tam wszyscy się opowiadaliśmy, robiłem relacje i faktycznie miałem taki przydomek nadzieję polskiej kulturystyki, no bo miałem mistrza Europy, wicemistrza świata, wiesz. Naprawdę mogłem być dobrym zawodnikiem. Odjebało mi coś. Nie umiem tego wytłumaczyć, co mi odjebało. Po prostu przestałem chcieć to robić. I wiesz, i może byłbym faktycznie świetnym kulturystą, jakbym, wiesz, konsekwentnie to robił, to się takim... Jak na przykład Szymon Łada. My oboje byliśmy nazywani nadzieją i Szymon faktycznie został nadzieją, bo cały czas wygrywa. A ja się przebranżowiłem. Ale szczerze nie żałuję tego. Jestem naprawdę zadowolony z tego, jak jest. Czy byłbyś zainteresowany walką z Marcinem Neumannem albo Tomkiem z Gemini? Tomkiem? Nie wiem, z Gemini? Nie mam pojęcia. Nie, a myślę, że żaden z nas tutaj nie byłby zainteresowany tą walką, bo ta walka nic by nie wniosła. Jesteś sportowcem, trenerem personalnym, czy już podchodzi to pod celebrytę? Mam na myśli tu zdjęcia z twoją kobietą, niedługo z lodówki wyskoczycie.
Wiesz co? Ja zawsze mam takie pytanie do takich ludzi, ale może ty mi odpowiesz. Czym są social media? Inaczej, czym jest profil na Facebooku, na Instagramie? Okay. Tym, co chcesz pokazać innym ludziom. Ale zazwyczaj co ludzie stawiają? Zdjęcia z wakacji. Swoje życie, co nie? No. Czy ja nie wstawiam swojego życia? No tak, tak szczerze, no wiesz, no okej, okay, no może faktycznie, jak niektórzy mówią tego, nawet Sylwia czasami się ze mnie śmieje, tak? Ale no kurwa, no taki już jestem, no to jest element mojego życia. Ale na przykład zobacz, to taki trochę wkurwiające jest. Nagrałem film na YouTube'a o Mustangu. 400 tysięcy wyświetleń. Nagrałem film jak schudnąć, obejrzało 20 tysięcy osób. Jest różnica 400 tysięcy, a 20 tysięcy? No jest kolosalne. Czyli kto to wybiera, kto co ogląda? Ja dałem jeden drugi materiał. Na przykład wiesz, że w tym tygodniu chyba tak nie będzie, ale ja co tydzień staram się wrzucić artykuł na swoją stronę. Wiedziałeś o tym? No. Kurwa, nikt o tym nie wie, ja przecież nawet nie informuję o tym i nawet posty promuję na Facebooku, że wrzuciłem artykuł. Ludzie nie chcą, jakby naprawdę co tydzień starał się wrzucić artykuł merytoryczny na twoją stronę, wiesz. Ostatnio pisałem o wątrobie. Ja nie wiedziałem, że masz stronę, jeśli mam akoprzosta.com, no od niedawna jest, wiesz. Ale starał się, wiesz, o niedoczynności pisałem, o PCO pisałem, o cardio, interwałach, wiesz, naprawdę staram się, ale ludzie tego nie oglądają, ludzie nie chcą tego oglądać. To ludzie wybierają, co chcą oglądać. Ja wrzucam wszystko, a ludzie pominają tylko te zdjęcia z żoną. A to, że niedługo wyskoczę z lodówki, no wiesz, no są firmy, które są zainteresowane nami, wiesz, i tam faktycznie, wiesz, jesteśmy... Firmy, tam, bo... które produkują lodówki, tak? Jeszcze nie, ale na przykład na butelkach z wodą już jesteśmy. Więc wiesz, no jakby, no, to jest miłe po prostu, jak mamy okazję, to trzeba by nie korzystać. Jaki był główny motywator, dla którego zgodziłeś się walczyć w KSW? Chyba to było już. Jaki jest twój stosunek do Bartka Batry? Wiesz co? Nie wiem co. Naprawdę, nie umiem ci na to pytanie odpowiedzieć. Bartek coś tam nie ma. Ewidentnie coś ma, bo on to bardzo często to wspomina, coś ma. Tam on coś miał do mnie od momentu walki z Tyberiuszem, tak? Ja najpierw chciałem uniknąć w ogóle z nim dyskusji, bo widziałem, że on prowokuje, więc po prostu go przyblokowałem i ja wyszedłem z założenia. Ja tego nie widzę, więc nie ma problemu. No ale on cały czas gdzieś tam się rzucał do mnie, się rzucał. Okej, okay, była walka z Tyberiuszem i generalnie jego rzucanie się było całkiem dobre, bo psychicznie mnie ładnie zdominowali. I to uważam, że było dużym właśnie... To jest to, czego ja nie mogę sobie wybaczyć w porażce z Tyberiuszem, że dałem się zmanipulować psychicznie. I uważam, że ta walka... Ja uważam, że mogła potoczyć się inaczej, ale przegrałem i tylko to się liczy, tak? Więc tutaj nie ma usprawiedliwienia się. Uważam, że to jest bardzo dobry zawodnik, ale jako człowieka nie umiem go zrozumieć. Ja nie umiem, gdzie na przykład, no po prostu nie umiem sobie w ogóle tego człowieka ogarnąć, bo on coś do mnie ma, nie wiem co, a jak mnie widział, to kurwa udaje głupiego i w ogóle nigdy nic się nie dzieje. Że wiesz, chodzi o to, że jak coś do mnie masz i widzisz mnie, to też mówisz, że masz, tak? A nie kurwa udaje, że mnie nie widzisz. A stoisz metr ode mnie czy dwa, załóżmy, wiesz. Tak było na przykład przy drugiej walce, co Tyberiusz wtedy tam się bił, ja się biję tylko nie z sobą. Tak udawał, że mnie nie widział, to też się srał. No, jaka logika w tym jest? Ja powiem tak, ja mu życzę jak najlepiej jako zawodnikowi. Uważam, że on dużo fajnych rzeczy mówi, jeżeli chodzi o sport. Rozumiem jego dumę wojownika. Naprawdę w chuj to rozumiem. Bo to trochę może faktycznie być przykre, tak? Że dlaczego zarabiają więcej tacy ludzie jak ja czy Popek, o którym mówiliśmy, ale z drugiej strony, czy to nie tacy ludzie jak właśnie Mariusz na przykład, który zarabia bardzo dużo, spowodowali, że MMA w Polsce się wybiło? No tak. Dlaczego to MMA się wybiło, a nie sporty, a nie Muay Thai? Może jeżeli by do Muay Thai dopuścili Pudziana, to może Muay Thai by się wybiło? Wiesz, no po prostu chodzi tylko i wyłącznie o to, że on ma swój świat, w którym jest zamknięty, ma swoje racje, nie będę mu tego ujmował, nie będę go obrażał, bo on mnie ciągle obraża i tak dalej, ale no kurwa, no mam nadzieję, że powie mi to w końcu w twarz po prostu i tyle. Ulubiona książka. Jak rozszyfrować swoją krew, napisaną przez Paulinę Inchatowicz. Taka, wiesz, o badaniach krwi i tak dalej. Naprawdę. Ulubiony film? Dużo ich mam. Nie umiem jednego wymienić. Naprawdę nie umiem. Co myślisz o Marcinie Różalskim jako zawodniku?
kurde, mistrz KSW. I czy trzeba coś tu jeszcze dodawać? Ostatnie pytanie. Jak taki brzydal z całym szacunkiem wyrwał Sylwię? Bo widzisz, ja jestem w chuj bogatym człowiekiem, jeżeli chodzi o moje wnętrzne. A ty jesteś tak płytki, że nie rozumiesz, że wygląd to tak naprawdę jest najmniejsza ważna rzecz. Bo jak się jest kimś w związku, to po 2-3 latach i tak ta osoba już ci się nie wydaje taka atrakcyjna, jak wydawała się na początku, bo trochę się przyzwyczajasz, tak? To jest normalne, człowiek się trochę przyzwyczaja. Ale jak masz zajebistą osobowość, nieskromnie, tak jak ja, to ciągle zaskakujesz tą osobę, pokazujesz, że jesteś fajny i jesteś w stanie, wiesz, tą osobę gdzieś tam ciągle twoją osobą zauroczyć. Moim zdaniem jakby, po pierwsze, może nawet nie tyle nie wyrwałem jej, bo ona nie jest chwastem, żeby ją wyrwać, tylko zaimponowałem jej swoją osobą, swoim poczuciem humoru i swoją inteligencją. To będzie dobre na podsumowanie tego. I tak zostało do dzisiaj, tak? I ludzie też muszą tego się nauczyć, że to nie tylko wygląd świadczy o tym, kto z kim jest, ale przede wszystkim to, kto jakim jest człowiekiem. Można być w chuj brzydkim człowiekiem, a mieć, wiesz, ładną żonę, dobre życie, dużo przyjaciół, a można być, kurwa, w chuj przystojny, ma być największym cwelem i parówą. I takim pozytywnym akcentem zakończymy tę trybunę lodu. Serdecznie dziękuję Ci, Jakub, za poświęcony czas, bardzo dziękuję. Bo minęło go dość sporo. Ale nie wiem ile. Też jest 10 po pierwszej. Dobra, ojej. Także mam nadzieję, że zaspokoiliśmy Waszą ciekawość. Kolejna Trybuna Ludu z Maciejem Kawulskim. Dzisiaj pojawi się film z prośbą zadawania pytania. Także do zobaczenia, Jakub, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.